Sytuacja jest taka, że zapraszaliśmy wszystkich blisko 4 tygodnie temu. Pisemnie, mailowo i na różnego rodzaju komunikatorach takich mediów społecznościowych. Oczywiście panią prezydent Hannę Zdanowską. Niestety pani prezydent Hanny Zdanowskiej dzisiaj z nami nie będzie. Dostaliśmy taką informację, że poszło zaproszenie do pana wiceprezydenta Piątkowskiego, ale pan asystent pana wiceprezydenta poinformował nas dzisiaj, że pan wiceprezydent jest dzisiaj zajęty różnymi innymi wydarzeniami, które dzieją się w mieście i tego dzisiaj nie będzie. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja to jest pan skarbnik miasta Łodzi, Krzysztof Mączkowski. Ja tak się teraz tak zastanawiam, jakby wyjść na ulicę w Łodzi i spytać, kto jest skarbnikiem miasta, czy nasi mieszkańcy by wiedzieli, kto to jest i potrafili wymienić go z imienia i nazwiska. Prawdopodobnie nie, tak? A jednocześnie jest to tak ważna osoba, która zarządza budżetem naszym wspólnym budżetem. Niestety pan skarbnik w ogóle nie odpowiedział, nie raczył zupełnie się odezwać, pewnie jest zajęty. Nie wiemy, jakie są przyczyny jego nieobecności tutaj dzisiaj. Natomiast kogo mamy na sali na pewno, to Katarzynę Mikołajczyk. Ja przepraszam, ja od razu powiem, że ja tutaj z panelistami jestem na ty, w związku z tym nie będę dzisiaj tutaj sztucznie udawał, że na pan, pani. Mamy Katarzynę Mikołajczyk, Fundacja Normalne Miasto Fenomen i Fundacja E-Państwo. Katarzyna, jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego myślisz, że zostałaś zaproszona dzisiaj? Dlaczego myślę? Podały się dwie moje afiliacje, czyli Fundacja Normalne Miasto Fenomen, w ramach której od 7 lat zajmuje się konsultacjami budżetu i próbami przetłumaczenia też Urzędowi Miasta, jaki tam w międzyczasie nie był, że budżet miasta powinien być zrozumiały dla obywateli, że ta cegła, którą dostajemy do konsultacji w listopadzie, albo jak się zdarzało niejednokrotnie w grudniu, która ma 400 stron tabelek, to nie jest najlepszy sposób, żeby wyjaśnić mieszkańcom, o co chodzi w budżecie miasta. Tym się zajmuję od 7 lat. Natomiast dodatkowo od 2 lat współpracuję z Fundacją E-Państwo, która działa w kierunku otwartości danych publicznych. A budżet, jakby nie patrzeć, to są wszelkiego rodzaju właśnie informacje publiczne, które można w fajny, przejrzysty sposób otworzyć, dać obywatelom, żeby z tego korzystali. Stąd podejrzewam, że chyba, że jest jakiś jeszcze inny powód, to mnie proszę oświecić. Nie, bardzo dobrze. Nie, oczywiście jest dużo więcej różnych powodów, ale to myślę, że wyjdzie w trakcie debaty. Dobrze, następną osobą, którą zaprosiliśmy, jest Jarosław Ogrodowski. Spytałem Jarka, jak mam go tutaj przedstawić w oficjalnym zaproszeniu i powiedział, że miejski aktywista i społecznik, ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji. Jarku, jak myślisz, dlaczego ciebie zaprosiliśmy? Cóż, mam kilka teorii, aczkolwiek mógłbym tutaj się posłużyć tym, co sam do mnie napisałeś, ale przede wszystkim chodziło o to, że jestem zaangażowany w budżet obywatelski od samego początku. Byłem wśród osób, które inicjowały jego powstanie, byłem wśród osób, które walczyły o jego istnienie tutaj. Później, kiedy już się pojawił w wersji wtedy określona jako prototypowa, z którą zostaliśmy tak naprawdę do dzisiaj, z ramienia zresztą tutaj Fundacji Fenomen wcześniej wspomnianej włączałem się w akcję informacyjno-edukacyjną pierwszą dotyczącą tego, jak ten budżet powinien funkcjonować. Jednocześnie też, mając w pamięci, jak budżety partycypacyjne, bo taka jest właściwa nazwa tego narzędzia, powinny funkcjonować. Od dłuższego czasu widzę, że to, co mamy u nas w mieście, bardzo daleko odeszło od tej idei, która mnie wtedy była bliska. Wtedy, czyli kiedy? W latach 11-12 mniej więcej wtedy, kiedy szerzej już mówiliśmy o budżecie obywatelskim jako narzędziu.
dlatego że to jest jedno z wielu narzędzi, które są nam dostępne i które niestety w Łodzi albo nie funkcjonują, albo funkcjonują w sposób bardzo ograniczony, albo wręcz wcale. A budżet obywatelski został jako taka jedna wielka rzecz, którą się klienta uchwała. Dziękuję za to przedstawienie. I jeszcze mamy na sali Konrada Heminga, Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź. Konrad, dlaczego myślisz, że Cię zaprosiłem? Nasze środowisko, jako jedno z niewielu wypowiadających się w sprawie budżetu obywatelskiego, nigdy nie brało pieniędzy z Urzędu Miasta Łodzi. Stąd też nasze stanowisko od samego początku było krytyczne i chyba byliśmy jedynym środowiskiem, które od 2012 roku odnosiło się krytycznie do samego pomysłu, do celów, którym budżet obywatelski ma służyć. W 2012 roku byłem autorem tekstu Antyobywatelski budżet obywatelski. Myślę, że dzisiaj z Jankiem będziemy się zgadzali, a wówczas byliśmy po dwóch stronach tej intelektualnej barykady, czy budżet obywatelski czemuś dobremu w Łodzi posłuży, czy wręcz przeciwnie. Dobrze. Ja gwoli jeszcze tutaj ścisłości dodam, że zapraszaliśmy też panią radną Monikę Malinowską-Olszowy z Radą Platformy Obywatelskiej, która jest w zespole, specjalnym zespole do spraw budżetu obywatelskiego w Łodzi. Pani radna niestety też nie była w stanie nam odpowiedzieć tak czy nie. Nie wiem o co chodzi, ale no tak nie było nawet jakiejkolwiek informacji czy wzmianki, że i powodów, dlaczego dzisiaj pani radnej nie ma. Ja powiem też, że sam pomysł, skąd się wziął na tą debatę, tak się składa, że w zeszłym, przed wakacjami uczestniczyłem w pierwszym semestrze studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na takim kierunku zarządzanie miastem i polityka miejska. I miałem takie zajęcia tutaj z panią doktor Elżbietą Malinowską Misią, która napisała taką książkę Jawność i przejrzystość finansów publicznych. I ona nam zadała taką pracę domową w ramach zajęć, żebyśmy po prostu przejrzeli budżety swoich miast, ale też nie swoich, innych, jak one są faktycznie przedstawiane obywatelom. I tu nie chodziło o budżety obywatelskie, tylko chodziło w ogóle o budżet miasta, tak? Jak on jest prezentowany, w jaki sposób, czy jest czytelny, czy jest konsultowany i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, kiedy przeglądałem te archiwalne materiały o budżecie w Łodzi, to natknąłem się na takie zdjęcie, które wykonała tutaj obecna Katarzyna. Z daleka pewnie tego nie widać, ale tu jest taka tablica, za szybą jest w formie takiego papierowego arkusza budżet miasta Łodzi, który był konsultowany w ten sposób. Tu jest taki sznurek też jeszcze chyba z ołówkiem i to jest rok 2011, tak? Wtedy tak właśnie wyglądały konsultacje budżetu miasta. Czy się coś zmieniło od tamtego czasu? Zobaczymy, dzisiaj wyjdzie to pewnie w debacie. Natomiast no też te zajęcia na SGF-u pokazały mi, bo tam przekrojowo przyglądaliśmy się kilkudziesięciu różnym budżetom w Polsce, że no jest z tym naprawdę tragicznie, jeśli chodzi o czytelność, konsultowalność i jawność tych budżetów. Tak? Ale dzisiejszą debatę trochę tak ustawiliśmy trochę w takiej kontrze, bo budżety obywatelskie dzisiaj w Polsce są znane, tak? I to jest jakieś hasło, które dość mocno już się gdzieś zarysowało w głowach obywateli dzięki działaniom głównie Platformy Obywatelskiej. Natomiast samo funkcjonowanie budżetów miast, no tu z tym jest dużo wyzwań. To jest naprawdę czarna dziura, tak patrząc na tę rzeczywistość naszych miast. Dzisiaj chciałbym trochę podyskutować nie tylko o budżecie obywatelskim, ale w ogóle też o budżecie. I na początku może spytam ja i ciebie, bo
jakbyśmy sięgnęli do tych początków. Jakie ty miałeś założenia, jeśli chodzi o budżet? Skąd się on w ogóle wziął? Budżet obywatelski. Na razie rozmawiamy o tym, bo to łatwiej nam będzie zacząć. Jeżeli chodzi o sam budżet, jednak będę wracał do jego pierwotnej nazwy, czyli budżet partycypacyjny. No to wziął się to przede wszystkim z lektur i z rozmów, tak? Ponieważ nieobecny tutaj na sali Borys Martela po raz pierwszy przyniósł mi taki pomysł, że w ogóle coś takiego jest, że ale... jest jakiś kawałek budżetu ogólnego miasta, o którym obywatele bezpośrednio decydują, jak one będą wydawane. Ja tylko tutaj się zatrzymam, bo z tego co kojarzę, w Polsce w ogóle budżet partycypacyjny zaczął pierwszy promować mój imiennik, który niestety już nie żyje, Rafał Górski, anarchista z Federacji Anarchistycznej z Krakowa. Czy ja coś mylę, czy mówię prawdę? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, dlatego że wtedy jeszcze nie było to tak dobrze zsieciowane jak dzisiaj. Czyli nie było tak, że ktoś rzucił coś na Facebooka, przeczytałem czegoś innego i tak dalej. Facebook już wtedy był, ale my byliśmy jednak dużo bardziej skupieni na tym, co tutaj Głoś. Ja dostałem to drogą trójmiejską, bo przeszło to między innymi przez Marcina Drwina z Sopotu i z tamtej strony Gdynia to zaimportowane. Stwierdziłem, że może to być ciekawe narzędzie. Ciekawe narzędzie w tym sensie, że widziałem bardzo dużą różnicę pomiędzy wydatkowaniem środków w małych miejscowościach, gdzie to jest blisko po prostu, tak? Wiadomo, kto jest burmistrzem, wiadomo, kto jest radnym, wiadomo, ile tych pieniędzy jest i na co one idą. To one jest bezpośrednio widać. Natomiast w Łodzi, w Krakowie czy w innych dużych miastach tak nie jest. Jest po prostu ogromny, ogromny worek, do którego mamy wrażenie, że wkładamy pieniądze. Natomiast nie za bardzo, bo dość nie za dobrze wiemy, jak one są w ogóle wydawane. Ponieważ miasta też oczywiście nie prowadziły w tamtym czasie i właściwie w zasadzie do dzisiaj nie bardzo prowadzą politykę informowania mieszkańców o tym, jak to działa. Czyli to ma działać na zasadzie, że okej, dzisiaj robimy to, jutro tamto, ale dlaczego akurat dzisiaj to, a jutro tamto, to już za bardzo nie wiadomo. Ponadto budżet partycypacyjny w tych miastach, który już się zaczął pojawiać, to były między innymi oczywiście miasta niepolskie, tak, pokazywał, że bardzo dobrze on się sprawdza jako narzędzie do budowania podmiotowości ludzi, którzy w tych miastach żyją, tak? Tych, którzy z jakiegoś powodu uważają, że nic nie mogą. Ponieważ oni widzą, że są w stanie jakby zgodzić się na pewną zmianę, ta zmiana następuje i takie poczucie sprawczości powoduje, że oni się chętniej włączają w następne jakieś inicjatywy. Też gdziekolwiek się nie patrzyło, to ten budżet partycypacyjny był częścią większej całości. Czyli przede wszystkim wychodziło się od tego, że rozmawia się z ludźmi, tak? Mamy tyle, a tyle pieniędzy, mamy takie, a takie wydatki, one wyglądają tak, a tak. Są takie braki, my nie do końca na przykład może wiemy, jakie te braki są, więc wy nam o tym powiedzcie i jakoś wspólnie o tym zadecydujemy. W toku rozmów doszliśmy do takiego wniosku, no już przechodząc, że ta forma czysto deliberacyjna może się w Polsce nie sprawdzić, na początku przynajmniej. A kto rozmawiał o tym? Znaczy my w gronie takich po prostu początkowych aktywistów, ale dość mocno tutaj właśnie też był głos Marcina Grewina, że jednak należy próbować, tak? Że należy próbować zbierać ludzi i myśleć o tym, co ze sobą zrobić. Jednocześnie ja wtedy pracowałem na Księżym Młodzie, prowadząc między innymi tutaj z obecną panią Patrycją Wojtaszczyk, projekt Nasz Księży Młyn. Był to projekt, który powstał w ogromnej kontrze do tego, co władze miasta chciały tam zrobić ówczesne. Ponieważ władze miasta jak władze miasta. Wymyśliły sobie, że wiedzą coś najlepiej i one to tam zaimplementują, a ludzie to mają się nie odzywać. 2012? Nie, to jeszcze był rok 2010. 9-10, tak. No, projekt zaczął się w 10. I bardzo szybko zauważyłem, że nawet ta społeczność, która była określona jako tam powiedzmy wykluczona, jakaś tam wręcz patologiczna, czy coś, oczywiście wcale taką nie jest, tak? Bo ludzie w urzędzie w ogóle nawet nie wiedzieli, kto tam mieszka. Dla mnie takim bardzo dużym probierzem tego, co miasto wie na temat swojego własnych mieszkańców, swoich własnych domów jest to, że mi mówiono, a proszę pana, tam to bezrobocie to jest ze 30-40%. Jak żeśmy to zbadali, to się okazało, że średnia do księży ogólna była niższa niż do tego miasta. I w tym momencie to pokazywało, jak niewielka jest wiedza urzędu na temat tego, co się tam dzieje. I to
też pokazywało, że no jak te pieniądze z ogólnego budżetu miały być wydawane dobrze, skoro nie bardzo wiadomo, co się dzieje tam na dole. I zaczęliśmy ćwiczyć z ludźmi takie wspólne podejmowanie też decyzji, tak? Na przykład tam jest główna aleja, no to może byśmy spróbowali w jakiś sposób tą aleję wspólnie zaprojektować, włączyć to też na przykład dzieciaki, żeby tam był jakiś plac zabaw i tak dalej. Zresztą, no to też zresztą mam dość duży żal do władz miasta, mimo tego, że minęło tam tego czasu 6 lat, no to to, co z ludźmi wtedy wydyskutowaliśmy już też przy urzędzie, udziale Urzędu Miasta, który już w pewnym momencie zaczął współpracować, nie zostało zrealizowane. No ale mniejsze. Chodziło generalnie o to, że wtedy się przekonałem, że ta deliberacja może się faktycznie udać, jeżeli zajmie się wystarczająco nisko i będzie się na przykład działało w porozumieniu chociażby z radami osiedli, których też one działają dość nisko, ich jest dość dużo, aczkolwiek one same w sobie również nie działają tak, jak byśmy sobie tego życzyli, z różnych względów. Natomiast kiedy myśmy to wprowadzali, później już, zaczęła się dyskusja, w jaki sposób wybierać te projekty. No i od strony Urzędu Miasta dość jednolicie padło stwierdzenie, że no nie, ta deliberacja będzie długo trwała, to się nie uda, ludzie się pokłócą, nie wiem, tam przyjdą, jeden powie to, drugi powie tamto i stanęło na tym, że to będzie głosowanie. Myśmy wtedy jak gdyby się na to zgodzili, przynajmniej ja, nie wiem, jeśli chodzi za innym, ponieważ pewna umowa była taka, że to jest prototyp. Tak? Zobaczymy, jak to działa, zobaczymy, jakie to jest zainteresowanie, co się z tym robi. Ze strony no, środowisk przynajmniej społecznych naszych było nacisk na to, żeby była właśnie duża akcja informacyjno-edukacyjna, że właśnie w każdym osiedlu będziemy obecni, że często zresztą przy współpracy z radami osiedli, które udzielały nam na przykład swoich siedzib, to było chociażby na Mani. Myśmy się pojawiali, przeprowadzaliśmy takie spotkania dla ludzi, one się cieszyły bardzo różną frekwencją, w zależności po prostu od osiedla. Natomiast no, umówiono się z nami, że te edycje będą ewaluowane, że będą podejmowane jakieś korygujące decyzje i zobaczymy, że być może do tej deliberacji uda się powrócić. Do niej nie powróciliśmy nigdy. I teraz jak gdyby się to ustaliło w taki sposób, że najważniejsze jest ilość, nie jakość tych decyzji, nie jakość ich podejmowania, ale ilość, czyli ilość złożonych wniosków. Ilość ludzi, którzy zagłosowali, ilość, nie wiem, zrealizowanych zadań. Potem w trakcie się jeszcze okazywało, że nie wszystkie są realizowane, a to już kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć. Na początku już była ilość pieniędzy. Oczywiście, na początku 20, a potem 40 milionów. Myśmy proponowali na przełomie, pierwszy budżet to był w 2013 roku, dobrze pamiętam? 2013. Tak, myśmy proponowali, żeby już w trakcie tych działań edukacyjnych, kiedy my też zobaczyliśmy, jakie są potrzeby, żeby na przykład wydać taki spójny informator o tym, co może Rada Osiedla, co można przez budżet obywatelski, co można przez inicjatywę lokalną, co można jeszcze innymi drogami, a co można przez główny budżet. W pewnym momencie też Fundacja Fundacja ruszyła z taką akcją informacyjną o budżecie, tutaj Kasia na pewno więcej opowie. Urząd Miasta nie był tym zainteresowany. A nie był twoim zdaniem dlaczego? Nie wiem. Znaczy... Częścią był, bo na przykład wstęp, który ja napisałam do budżetu, do materiałów informacyjnych budżetu, przez dwa lata był wykorzystywany. To oczywiście z moją zgodą. Już w poprzednim roku już nie był, już go nie było. Natomiast chodziło o zwykłe wyjaśnienie przy konsultacjach budżetu, takie dwustronicowe wyjaśnienie człowieku, co ty masz na tych pozostałych 400 stronach. Ja napisałam właśnie prostym językiem, co to jest, czym jest budżet, czym są wydatki, dochody. Nie wchodziłam głęboko w szczegóły, no bo nie oszukujmy się, tego się nie da zrobić w rok. To nie jest praca na jeden miesiąc, żeby wyjaśnić mieszkańcom, czym jest budżet miasta. Nie bez powodu. Skarbnika miasta mamy tego samego od ilu lat? No. Od kilku kadencji. To są czas jedna... Od początku. Tak. Cały czas mamy Państwa jednego skarbnika, który orientuje się, co się dzieje w wydatkach i dochodach miasta, więc no... To mi się tak kojarzy z taką instytucją we Włoszech. Nie będę mówił jaką. Prezydenci się zmieniają, skarbnik jest cały czas ten sam. To też nie zmienione. Generalnie sekretarz i skarbnik to są wydzielone stanowiska w Urzędzie Miasta, które powinny być czymś stabilnym. To generalnie tak powinno być. No tak, tylko że w momencie, kiedy faktycznie mamy tą jedną osobę,
ten budżet i te zmiany w żaden sposób się nie pojawiają. Przynajmniej ja nie zauważam. Ciągłości. Nie zauważam też. A polityczne. Znaczy generalnie w założeniach tak samo. W założeniach tak, natomiast nie ma też tego elementu dodatkowego tłumaczenia i wyjaśniania. Nie umując nic, ja wiem, że pan skarbnik ma tą wiedzę i on potrafi to spiąć, że wszystkie wskaźniki, zadłużenie i wszystkie elementy, które są wymagane prawem, się będą spinały, trzyma ten budżet w ryzach. Ale ty ten wstęp napisałaś kiedy do tego budżetu? Ja ten wstęp napisałam przy okazji projektu, który był realizowany przez Centrum Opus i Urząd Miasta, gdzie tworzyliśmy modelowe konsultacje właśnie budżetu miasta. I który to był rok? To był rok 2014, był budżet na 2014. Dobrze, a na 15, na 16, na 17 ten wstęp obowiązywał? Na 15, na 16 był, na 17 już nie. A co się stało? Nie wiem. Już konsultacji też nie było. Były. Ale już nie takie. Co roku są takie same. Tak? Tak, co roku są takie same, te w zeszłym roku były w ogóle troszeczkę inne, ponieważ został zmieniony kalendarz konsultacji, o co była również w zeszłym roku, znaczy. No właśnie, jakbyś mogła wytłumaczyć, bo wszystko jest nagrywane, co jest dzisiaj. Tak, też dla osób, które kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. Tak? Budżet, okej, okay, styczeń, grudzień, wszystko fajnie, natomiast budżet na rok 2018 już jest praktycznie gotowy. I najpóźniej 15 listopada pani prezydent, tudzież burmistrz tam w jakiejś innej gminie, najpóźniej 15 listopada musi pokazać Radzie Miejskiej projekt tego budżetu. Wszystko, co się dzieje przed tym, to są prace w wydziałach merytorycznych, w komórkach merytorycznych i w Łodzi to się zaczyna w okolicy 18 lipca. Wiem. Nie. 18 lipca jest wydawane przez zarządzenie przez panią prezydent. Od kilku lat zawsze jest 18 lipca. Wiem, bo to jest data moich urodzin. Więc naprawdę wiem, że to jest 18 lipca. Jest, pani prezydent wydaje zarządzenie z informacją, co jest istotne i jak wydziały mają tworzyć swoje budżety, na co zwracać uwagę. Najczęściej jest to w ten sposób, że proszę utrzymać wydatki na poziomie 97% roku obecnego. I tam kilka dodatkowych wytycznych i dopiero na podstawie tego wydziały doszczegółowiają swoje rzeczy, to potem wszystko idzie do skarbnika, skarbnik to spina, jak coś nie działa, to wraca. Mhm. 15 listopada mamy mamy projekt budżetu, który jest pokazywany radnym i który jest pokazywany również mieszkańcom. I z racji tego, że jest to 15 listopada, w Łodzi wcześniej mieliśmy sytuację, że konsultacje muszą mieć przynajmniej dwutygodniowy okres ogłoszenia. Więc jeżeli 15 listopada pokazujemy, no to ogłaszamy również 15, ewentualnie 16 listopada konsultację budżetu. Dajemy pełen materiał informacyjny, czyli uwaga, 400 stron, taka po prostu cegła wydrukowana, albo 500. Czy tam 450, 500, w każdym razie dużo tabelek, dużo cyferek, a mało takiego tekstu do czytania. I dwa tygodnie, żeby się z tym zapoznać, potem czas na składanie uwag, potem komórki merytoryczne muszą się do tego odnieść, przy tym mówimy o sytuacji idealnej, muszą się do tego odnieść, potem jest raport, potem są jakieś zmiany wprowadzane, dopiero potem to idzie do Rady Miejskiej, i dopiero Rada Miejska się nad tym zastanawia i uchwala. Tyle, że w zeszłym roku właśnie, dlatego mówisz, że tych konsultacji de facto nie było, Rada Miejska skróciła ten kalendarz, twierdząc, że jako taka gotowy już budżet ma zostać i sesja budżetowa ma być już w grudniu. W związku z czym od 15 listopada, 2-3 tygodnie, czyli tam do pierwszej środy grudnia, nie jesteśmy w stanie fizycznie przeprowadzić dobrej kampanii informacyjnej, edukacyjnej i żeby ludzie znaleźli czas, żeby przez to przebrnąć. Ale pani prezydent jeździła po hipermarketach. Pani prezydent jeździła po hipermarketach po zakończeniu konsultacji. To nie było w ramach konsultacji. Okej, to jakbyś mogła wyjaśnić, o co chodzi z hipermarketami. W ramach... dla mnie konsultacje społeczne to jest ta część, ta oficjalna. Czyli jest ogłoszenie, jest czas, żeby się zapoznać, jest możliwość zadania pytania, uzyskania odpowiedzi, zapoznania się z materiałami. Potem zgłoszenia swoich uwag i do tych uwag jest oficjalna odpowiedź Urzędu Miasta, czy ta uwaga jest uwzględniona, czy nie. I to są dla mnie konsultacje społeczne, czyli coś konsultujemy, nie tylko, że ja puszczam to swoje uwagi, że chcę, żeby było to, to, to i to i nie dostaję odpowiedzi. Nie, to ma być rozmowa. Natomiast w ramach tego konsultacje w zeszłym roku były bardzo krótkie,
właśnie dwutygodniowe po prostu ze wszystkim, bo był tydzień na ogłoszenie i kilka dni na zgłoszenie, dokładnie 4 dni na zgłoszenie uwag, bo to był czwartek, piątek, sobota i niedziela, więc naprawdę... Czyli de facto 2 dni, żeby zgłosić uwagi, ewentualnie zadzwonić do jakiegoś wydziału. Tak, i sobota, niedziela. Więc powiem tak, ja miałam bardzo intensywne 4 dni, żeby przez to przejrzeć, przy czym uwag nie zgłosiłam dużo, ale to jakby była inna kwestia. Natomiast po zakończeniu tych konsultacji i po zgłoszeniu uwag jako fenomen, że no słuchajcie, ale to nie były konsultacje, bo Urząd Miasta nie zrobił żadnej kampanii, żeby coś wyjaśnić mieszkańcom, jak to działa. To wtedy przyszła odpowiedź Urzędu Miasta, ale pani prezydent będzie jeździła po hipermarketach i wyjaśniała, czym jest budżet. Więc uwaga, grudzień, Mikołajki, okres kupowania prezentów, świąt i tak dalej. Wszyscy biegają po sklepach, po prostu w tych galeriach handlowych. Jest tu, oczywiście jest tu, tylko że ten tu przyszedł na zakupy, a nie o tym, żeby porozmawiać z panią prezydent o budżecie. Co w tej sytuacji, gdzie budżet miasta był przedstawiony na 2 planszach z grafikami, no ciężko rozmawiać o jakichś szczegółach. Poza tym też większość osób, które przychodziło, jak widziało pani prezydent, to było: przepraszam, a czy załatwi pani pracę? Przepraszam, a czy mieszkanie? Więc jakby ludzie korzystali z tej okazji, że mieli przedstawiciela władzy na wyciągnięcie ręki, a to nie była dyskusja o budżecie. Więc oficjalnie, jeżeli dobrze pamiętam, tych spotkań było 4 albo 5. Ale to był okres właśnie tej grudniowej, przedświątecznej, krzątania innych po marketach. Miejsce idealne, bo naprawdę było dużo ludzi. Natomiast nie oszukujmy się, że tam nastąpił jakiś proces, który by zachęcił mieszkańców do pochylenia i do zrozumienia, czym są wydatki i dochody miasta, skąd to się bierze i jaka jest rola tego człowieka w tym całym mechanizmie. Zatoczone centrum handlowe to jest wymarzone miejsce dla terrorysty, a nie dla prezydenta miasta. Znaczy, ja bym chciała, żeby prezydent pojawił się w takich miejscach, jak właśnie parki, skwery, festyny czy centra handlowe, bo fajnie, jeżeli prezydent, w ogóle władza jest blisko ludzi. Natomiast niekoniecznie sama dyskusja, i zwłaszcza, jeżeli to jest jedyny element, bo jeżeli to będzie jakiś uzupełniający, to super. Ale jeżeli to ma być jedyny element merytorycznej dyskusji o budżecie, to śmiem twierdzić, że jest to przynajmniej w zakresie budżetu temat zbyt wymagający skupienia, żeby to załatwić po prostu w biegu między drogerią a kupowaniem prezentów i kartą. Ani czas, ani miejsce. Było tam wydzielone miejsce, gdzie można było w ciszy usiąść i porozmawiać z panią prezydent, czy to było autentycznie na otwartej przestrzeni, gdzie mrowie ludzi właśnie biegało z torbami? Przykład chociażby Galerii Łódzkiej, tam są to zawsze te tam przy fontannie z zorkami. No. Czyli wszyscy w koło biegają i zajmują się sobą. Mamy głośno. Zamiast świętego Mikołaja była pani prezydent. Ale prezydent nie rozdawała. Tak. W razie, jakbyś mógł wrócić do tego 2012 roku i przypomnieć, jakie wtedy tobie przyświecały myśli, pisząc ten tekst krytyczny. Tylko 2 słowa o budżecie. To będziemy przechodzić budżetu? Będziemy, to będzie taki wymienny... To jeszcze 2 słowa o budżecie, zaczynając od szczegółu, przechodząc do ogółu. Na jednej z konsultacji mieszkańcy zgłosili ewidentny, wielki problem w chodnikach wzdłuż ulicy Północnej przy Parku Staromiejskim. Mówisz o budżecie miasta, czy o budżecie miasta? O budżecie miasta. W konsultacjach, że jest to strasznie nierówny chodnik, że nie da się tam chodzić, jeździć rowerem na wrotkach czy na czymkolwiek, że są te tory tramwajowe zupełnie niepotrzebne, strasznie krzywe, że generalnie jest tragedia. No i urzędnik się nad tym pochylił, przeliczył i powiedział: no tak, zgadzamy się, ale kwota, która potrzebna jest na cały ten chodnik, no, odcinku, wyczerpałaby budżet na wszystkie chodniki w całym mieście. To jeszcze było przed tamtym projektem miasto chodników, czy 100 km chodników, czy był jakiś taki potem projekt, żeby chodniki robić? Jak się nazywało? Nie, jest projekt miasta przede wszystkim. Aha, ale był potem taki, że te chodniki zostały dostrzeżone. To jest prosto chodnikiem, to są, tylko że to są osiedli. Okej, ale generalnie problem potem został dostrzeżony. Nie, Jarowo został dostrzeżony. Tak, ale został dostrzeżony, tak? Mówmy się, tamte konsultacje z 13 roku i na chodniki. Okej, ale tamte konsultacje z 13 i zwrócenie uwagi na pewien problem, no jakieś zmiany w głowie wywołały. A
Ale to do czego dążę? Od tego szczegółu wychodząc, no, narzucałoby się, żeby mieszkańców, pytając o budżet, zapytać właśnie o te proporcje. Ile chcemy dać na drogi, ile na chodniki, ile na zieleń, ile na inne rzeczy, na lotnisko, na inne inwestycje. Można to podzielić w kwestię inwestycyjną, wydatków stałych, ile chcemy na edukację, ile na sport zawodowy, amatorski itd., itd. Mechanizm głosowania w budżecie obywatelskim tego internetowego jest tego fantastyczny, gotowy, leżący na stole. Można było takie konsultacje w maju, w czerwcu robić, oczywiście nie w sposób wiążący dla miasta, ale kierunkowy, wskazujący, że no, mieszkańcy już od 2 czy 3 lat ewidentnie chcą, żeby więcej pieniędzy szło powiedzmy na sport amatorski. No to w takim razie pomyślmy o lodowiskach, o basenach i tak dalej, i tak dalej. No bo jest odzew społeczny, że tego brakuje. A myślisz, Konradzie, o procesie deliberacyjnym, czy znowu ilościowym? Tutaj mówię o konsultacjach budżetu miasta. Że nie róbmy tego, jak budżet już jest gotowy. Nie konsultujmy tego, co już jest, pieniądze są rozdane i możesz powiedzieć, że nie zrobiliście mojej drogi. I co nam pan zrobi? No nie zrobiliśmy pana drogi. No i co z tego? Pan sobie tu mieszka, ma pan brałą drogę. Pieniądze są rozdane. Jaki jest sens pytać człowieka przy gotowym budżecie, czy ci się podoba? Jest tam wszystko, co by się chciało. No tak, tylko ja pytam o to, w jakiej formie to konsultować, bo Jarek zwraca uwagę, moim zdaniem słusznie, że jeżeli mamy plebiscy i liczba głosów się liczy w takich konsultacjach, to jest to wyzwanie. Ale właśnie do takich konsultacji ta liczba głosów dokładnie oddaje preferencje tych 150 tysięcy mieszkańców miasta, tych aktywnych, którzy chcą podejmować decyzje i wiemy, że oni chcą powiedzmy 7% więcej na sport, 3% mniej na kulturę. Czyli jaki jest problem, żeby im to dać? Czyli poszedłbyś jednak w ilościówkę, tak? W tym przypadku. Takie konsultacje robił zespół Opusa i robione one były dużo przed ustalaniem budżetu. To jest to, o czym opowiadała tutaj Kasia Mikołajczyk. I one były na pewno dużymi trudności, ponieważ należało wskazać właśnie w grubych kategoriach, jakie są Pani oczekiwania, na co powinny iść środki miasta, ale jednocześnie trzeba było wskazać, z jakich środków zrezygnować, bo powiedzieć, że ja chcę więcej na to jest dosyć proste. To jest tego, proszę wejść w buty radnych i Pani Prezydent i zdecydować w związku z powyższym, jeżeli ma więcej na edukację, to z jakich innych pól działalności miasta należy się wycofać. I ten mechanizm głosowania internetowego. To było przećwiczone, to było z dodatkowym grantem robione i miasto ma ten mechanizm przećwiczony, tylko w ogóle z niego nie korzysta. Taki rodzaj konsultacji. Dobra, to tyle o samych konsultacjach budżetu. A budżet obywatelski, 2012 rok. Czy ktoś z Państwa ma wątpliwości co do tego, że program 500+ wdrożony przez PiS był korupcją polityczną? Czy jest wokół tego jakiś spór? Bo my wtedy w 2012 dokładnie ten argument podnieśli, że budżet obywatelski dla władz miasta to nie jest nic innego, tylko PR-owski trik, żeby przekupić wyborców. I przekupić aktywnych wyborców, aktywnych społeczników, aktywistów, dając pieniądze organizacjom, które będą to promować. I przekupić tego prostego człowieka, który dostanie wrażenie podejmowania decyzji, że coś dla niego zostanie zrobione, dostanie ten ułamek, nie wiem, czy to był procent, na początku będzie to było tam 0,5%, ułamek procenta, później to troszkę urosło, jako właśnie taką protezę obywatelskości, protezę podejmowania decyzji, partycypacji, nie o budżecie miasta, tylko o wycinku. Czyli mamy sytuację, gdzie 99, ileś tam budżetu z naszych podatków jest własnością urzędników i urzędnicy o tym decydują. I jakiś opłat jest tym budżetem obywatelskim, czyli tymi pieniędzmi obywateli, o których obywatele mogą jakoś tam współdecydować. I ten zarzut pokusy wykorzystania na zwykłej korupcji politycznej przez władze miasta był przez nas podnoszony jako ten główny. Było kilka pobocznych, do których myślę, że w trakcie dyskusji jeszcze dojdziemy, bo sądzę, że też Jarek będzie je podnosił. No, dzisiaj stoi mi, tak myślę, mniej więcej tam idziemy, te 5 lat temu. Nie wiem, czy dlatego, że już nie ma tych pieniędzy na promocję budżetu. Poczekaj, nie mów za niego, bo to deliberacyjną partycypację. Ale to, co nas wtedy oburzyło, to był ten antyobywatelski charakter, czyli wykluczenie rad osiedli, też brak tego komponentu angażowania i tworzenia instytucji społeczeństwa obywatelskiego. To głosowanie indywidualne jest bezosobowe. Plus jeszcze poplątanie zupełnie projektów z różnych dziedzin, czyli i przedszkoli miejskich, i schroniska dla zwierząt, i chodnika, i placu zabaw. Generalnie nie chcielibyśmy, żeby
łodzianin dostawał taki wybór, czy chce, żeby pieniądze poszły na pół seniora, czy na schronisko dla zwierząt. Że to jest kanibalistyczne, ten sposób myślenia, że jest kołdra, którą trzeba przeciągać, na tym polega polityka, na tym polega rządzenie, to jest jakaś kołdra i albo ją przeciągniesz w tą stronę, albo ktoś inny ją przeciągnie w swoją stronę, że to jest złe. To nie jest sposób myślenia o mieście, to nie jest budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, aby rzucić coś i macie wyrywanie. W ten sposób robili Niemcy za okupacji, żeby upodlić ludzi. W ten sposób robili kolonizatorzy w Afryce, rzucając te monety. Zresztą do dzisiaj to się zdarza, że z samochodu rzuca się jakieś pieniądze. No to jest coś nieludzkiego, to jest traktowanie ludzi jako bydła jakichś gorszych jednostek. Wyrażanie pogardy, która wówczas no, nas zmroziła, nas jako środowisko republikańskie, wolnościowe, które właśnie o tej obywatelskości i tą obywatelskość chciało tworzyć. A jaki mieliście wtedy pomysł na to, jak to powinno wyglądać? Czy coś ewaluowało przez te lata, czy...? Zgłaszaliśmy, to znaczy no, wtedy nie mogliśmy zaproponować pełnej alternatywy, zaproponowaliśmy kilka. Nie zaproponowaliśmy pełnej alternatywy, że zróbmy budżet obywatelski inaczej, uznaliśmy, że to jest bez sensu. Daliśmy kilka pomysłów, żeby zaangażować Radę do siedla, żeby właśnie przekierować to głosowanie internetowe na działy budżetu, zrobić coś, żeby utrwalać, żeby to nie były projekty, które się kończą, tylko żeby stali za nimi ludzie. I to się troszkę udało na Teofilowie. Nowa Teofilowa to jest chyba, nie wiem czy jedyny, ale pewnie ze 3-4 takie przypadki były, że wokół budżetu obywatelskiego powstała jakaś społeczność. I to było super, że oni tam 2-3 lata z rzędu jeszcze inne rzeczy robili, mieli dwa jakieś inne działania poza budżetem obywatelskim. I to jest wartość. I też nie można powiedzieć, że ten budżet obywatelski niczego dobrego nie stworzył. No ale właśnie mechanizmy, które szłyby w tą stronę. No dobrze, a czy wtedy, nie wiem, władze z Wami chciały rozmawiać, zaprosiły Was do rozmowy, do stołu i wypracowywania wspólnego jakiegoś rozwiązania? Szczerze nie. Dobrze, ja to teraz zaczę. Że nie było, że nas ktokolwiek zapraszał, byśmy się dopchnęli. To byli niegrzeczni? To był później. Nie, oczywiście, że byśmy niegrzeczni, byśmy bardzo niegrzeczni. Szanowny Pan Prezydent Kopiewnicki bardzo się o tej grzeczności zresztą przekonał swego czasu. Natomiast, no cóż, my byliśmy niegrzeczni, dobijaliśmy się. W międzyczasie udało nam się uzyskać radną tutaj Urszuli Niziołek-Janiak, która no, po prostu ogromną energią wychodziła pewne rzeczy na korytarzach. Natomiast, no cóż, no, jak już zdejmę tą koszulkę SS-mana, skoro już się okazało, że robię to, co władze okupacyjne, to powiem tak, nie uważam, żeby po pierwsze chociażby Rady Osiedla były wykluczone, bo nie były. Część Rady Osiedla dosyć mocno się nastroszyła, bojąc się właśnie tej logiki kołdry przeciąganej, że budżet obywatelski będzie oznaczał zabranie im pieniędzy. Tak? Natomiast w momencie, kiedy schodziliśmy do tych osiedli, rozmawialiśmy z radami osiedla, okazywało się, że nie za koniecznie tak musi być i że to mogą być na przykład rzeczy, które się wzajemnie wypełniają. Zresztą my z takim zamysłem wychodziliśmy. Obserwując, jak te budżety partycypacyjne działają w innych krajach, to zawsze był pewien konkretny wycinek i to też było przygotowanie do odpowiedzialności za ten duży budżet. Testując jak gdyby to rozwiązanie, uczyliśmy ludzi w ogóle, czym ten budżet jest. Tak? No bo ludzie mówią, w ogóle no, nie wiedzieli, no dobra, a co my możemy z tego budżetu zrobić? No to samo, co z całego budżetu budżetu. Czyli co? No i właśnie była cała litania, co mogę, czego nie mogę, co jest miejskie, co jest niemiejskie, co jest, co należy nie do Skarbu Państwa, co należy do osoby prywatnej, co należy do wspólnoty mieszkania, spółdzielni, mieszkania, cokolwiek. Okazało się, że... Nie rozumiem, że świadomość tutaj była bardzo niska. Świadomość była bardzo niska, bo niewiele osób miało skąd się w ogóle tego dowiedzieć. Tak? Nie były prowadzone akcje jakieś, które miałyby ludzi tego w ogóle nauczyć. W ogóle mnóstwo osób ciągle reagowało na zasadzie, że miejskie równa się państwowe. Tak? Jeszcze cały czas były tą sytuację z PRL-u, kiedy no, wszystko było w jednym worku i tyle. Tak? No. Jeżeli mogę Ci przerwać. Rozmowa, jaką przed pierwszą edycją budżetu obywatelskiego, którą przeprowadziłam z własnym ojcem, który czytał w moim mniemaniu zorientowany, wiedział, co się dzieje w mieście, znał nawet nazwiska rady niektórych, więc jakby orientował się. I byłoby do niego pytanie, tatusiu, czy ty wiesz, na jakim osiedlu mieszkasz? On mówi, no, bawełna. Nie, to jest nazwa twojej spółdzielni. Na jakim osiedlu?
No, na Widzewie. Nie, nie, to jest nazwa dzielnicy. Na jakim osiedlu mieszkasz? I tutaj nagle konsternacja, bo w świadomości mieszkańców ówcześnie, czyli przed tą pierwszą edycją budżetu obywatelskiego, nazwy osiedli i coś takiego jak rady osiedla, powiedzmy, że niezbyt dobrze funkcjonowało. Nie wszędzie. Są też takie osiedla naturalne, czyli każdy wie, że ma na to gościu mieszkać. No, okay. Na ludzie tak, ale jeżeli zadasz pytanie na przykład, gdzie już jest siedziba rady osiedla, albo co tam, okay. Co mogło zrobić, to już ta wiedza faktycznie... Przewodzą się pytają, do czego tam służy w tej grupie. Tak, no więc ta świadomość wtedy, od tej pierwszej edycji ma być budowana. Podejrzewam, że w tym roku to się mogło trochę zmienić, ponieważ budżet obywatelski szedł faktycznie już na osiedla jako takie, a nie na te duże obszary. Natomiast no, to się buduje latami i już... Ale znaczy, to w ogóle osiedla jako takie w Łodzi są w ogóle sztuczne. Ja nie chciałbym w ogóle już wchodzić w tę dyskusję, bo to jest bardzo, już bardzo off-topiczne. Wracając do głównej natury. Mogliśmy robić jak Wrocław, gdzie pan prezydent Dutkiewicz dyktował, w którym roku będziemy głosować na jakie rzeczy w budżecie obywatelskim. Na przykład, że w tym roku zieleń, w przyszłym roku zwierzątka, w przyszłym roku tam nie wiem, jeszcze astronauci na przykład. Nie? Mogliśmy iść drogą Ryszarda Grubelnego, który w Poznaniu arbitralnie podejmował decyzję, że te 10 i te 10 będzie realizowane. Tak? Zaczynaliśmy w takim systemie. To, że my teraz rozmawiamy o tym, że pewne rzeczy można było zmienić, zniwelować, rozszerzyć, jest też pewnym takim efektem tego, że my taranem weszliśmy w Łodzi i otworzyliśmy bardzo szeroko, z premedytacją, wiedzą, że to jest pewnego rodzaju pilotaż i prototyp. Staraliśmy się to zrobić jak najszerzej, wiedzą, że być może będzie z czego ciosać, tak? Jeżeli się okaże, coś się na pewno nie sprawdzi. Na przykład okazało się, że bardzo, bardzo głęboko zakorzeniony jest podział na dzielnice, który w Łodzi nie istnieje od 92 roku, bo on oficjalnie nie istnieje, jego nie ma, tak? Ale świadomości społecznej jest tak duży, że chociaż początkowo też myśleliśmy, że to powiązać właśnie z osiedlami, zacząć od tego poziomu osiedlowego, to jednak przez większość edycji no to były dzielnice. I teraz moje doświadczenie z tych akcji edukacyjnych, one trwały, zaczęła się w marcu, skończyła się, jeśli dobrze pamiętam, wakacje. Przez tyle miesięcy udało nam się mniej więcej wytłumaczyć ludziom, co jest miejskie, co jest niemiejskie. I o czym mogą wspólnie decydować. Oczywiście to też pokazało bardzo wiele nielogicznych sytuacji, kiedy się okazuje, że dana ulica na przykład należy do Skarbu Państwa, ta jest Skarbu Państwa w zarządzie miasta, ta sprawa jest miasta, a tamta jeszcze jest na przykład spółdzielnią mieszkaniową. Moja własna ulica, przy której mieszkałem przez bardzo dużo czasu na Olechowie, na przykład ma trzech władców, w tym dwóch w taki sposób, że pół ulicy wzdłuż jest jednego, a pół jest drugiego. Tak? I tak to jest chyba. Więc zanim ludziom się dało wytłumaczyć, jak ten budżet działa, co się w nim zawiera, no to minęły miesiące. Więc to, co opisuje Kasia, tak? Czyli że pani prezydent na czterech spotkaniach w supermarkecie przez 10 minut wytłumaczy, jak działa budżet, to przecież jest kpina. To jest kpina i bzdura, bo każdy wie, jeżeli ktokolwiek pracował z ludźmi, że ludzie, jeżeli już się czymś zainteresują, to chcą się dowiedzieć. Oni są ciekawi, tak? No, chyba, że w ogóle ich to nie obchodzi, no to wtedy na to nie. Mają do tego prawo zresztą. Natomiast ci, których to ciekawi, chcą otrzymać jakiejś rzeczowej, rzetelnej odpowiedzi, często powiązanej z własnym problemem. To jest żaden grzech, bo my przecież też powołujemy wspólnoty po to, żeby rozwiązywała te problemy, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. I jeżeli potraktujemy ludzi w ten sposób, że każemy im gdzieś tam właśnie w biegu rozmawiać, to oni się poczują serdecznie. Może, sorry, ale to chyba nie jest prawo. I brakowało mi właśnie tego pogłębienia. Bardzo szybko, również na posiedzeniach tego zespołu ewoluującego pojawiało się... No właśnie, bo jest, dalej, bo jest generalnie zespół, który się miał zajmować... Którego on nie słucha. Znaczy zespół wydaje sobie co roku różnego rodzaju rekomendacje, pokazuje, co szło nie tak. My chyba od 2 lat możemy nawet wypełnić, co nam się nie podobało, jeżeli głosowaliśmy, albo co nam się podobało. Po czym, jak oglądam kolejne doniesienia, to widzę, że się nic nie zmienia. Jednocześnie wiem doskonale, że jeżeli Urząd Miasta czegoś chce, to zrobi. Przykład, bo właśnie mam tutaj na sobie takie coś.
że jak urząd chciał, żeby ludzie głosowali, to i koszulki wydał, i baloniki, i pendrive'y, kubeczki, wszystko, autobusy specjalne jeździły po Kołakowskiej. Były oczywiście, no i smyczki były, no co tam sobie hrabianka zażyczy. Więc jeżeli urząd miasta chciałby, żeby żeby budżet miasta cały, mówię o tym kawałku, był skonsultowany, żeby ludzie się dowiedzieli, że on jest, że są jakieś konsultacje, to stanąłby na głowie i by to zrobił. Kościuszkę by ubrał, nie wiem, tam Schillera, kogokolwiek tam jeszcze tam stoi na pomniku i ludzie by się o tym dowiedzieli. Tak? Więc dla mnie to jest czytelne, oni tego nie chcą. Tak? Nie chcemy, żebyście patrzyli nam przez ramię, co my tam sobie zapisujemy, co my tam sobie o 1.30 przyjmiemy na tej sesji Rady Miejskiej, gdzie połowa Rady tu śpi, a reszta po prostu jest na 10 kawy. A nie wiem, czy będziecie Państwo sobie przyjemność słuchać skarbnika miasta, któremu absolutnie nie podejmuje żadnej fachowości. No, naprawdę jest niezwykle fachowym człowiekiem, miałem przyjemność z nim pracować. Wiem, że jest naprawdę fachowcem. Natomiast on po prostu jest absolutnym mistrzem w usypianiu publiczności. Jeżeli on wchodzi na mównicę, po prostu sala pustoszeje, a ci, którzy zostali, śpią po 5 minutach. Testowałem na Radzie Miejskiej, bo zazwyczaj na tych sesjach staram się pojawiać, bo mnie to po prostu ciekawe, co przejdzie, co nie przejdzie. Natomiast no, nie są to rzeczy, które nie wiem, powinny się skupiać właśnie na skarbniku, na dyrektorze, na tym, nie wiem, jakimś tam urzędniku politycznym czy kimkolwiek. To są decyzje pani prezydent. Ona ma pełną władzę, którą może założyć, tak? Może powiedzieć, w tym roku robimy budżet obywatelski 80 milionów. I co, ktoś piśnie, ktoś powie nie? Jak powiedziała, że ma być 80 milionów, będzie 80 milionów, tak? Jak powiedziała, że ma być 40, no to było. Tak? Jeżeli... I to jest jej wola. I ten syndrom takiego dobrego cara, który się zastłania właśnie złymi urzędnikami, albo to, nie wiem, dyrektor biura partycypacji powiedział coś nie tak, a to, nie wiem, tam dziennikarze coś przekręcili, a to tutaj pani w okienku była niemiła, i tak dalej, i tak dalej. Nie. To jest jej własna decyzja i za tą decyzję też powinniśmy ją rozliczać. Okej, dzięki. Katarzyno, chcesz coś dodać tutaj do tej opowieści? W międzyczasie słyszałam, jak Patrycja mówiła i wczoraj Kuna też mówił o tych priorytetach. I naprawdę ten model, który był stworzony razem z Urzędem Miasta, który raz jeden był przetestowany za niewielkie pieniądze, bo to był grant wtedy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, więc nie oszukujmy się, że tam były jakieś fajerwerki, baroniki, kubki, koszulki czy coś, nie. Ale pilotażowo ten mechanizm został stworzony właśnie oparty o priorytety, żeby zacząć rozmawiać w okolicy maja, czerwca o priorytetach, żeby właśnie nie było tego przyciągania, tylko żeby było to, co powiedziała Patrycja, czyli że szanowny mieszkańcu, jeżeli chcesz, żeby więcej było na edukację, to z czego uważasz, że powinniśmy zdjąć, żeby ludziom dać świadomość, że właśnie, że to są pewne pieniądze, których się no nie da tak wyczarować, że można wydawać. Ale rozumiem, że był to pomysł, po prostu inicjatywa wyszła ze strony społecznej, Patrycjo, tak? Z tego co wiem, że nie byłam zaangażowana bezpośrednio, jest to projekt, który prowadził wtedy Centrum Opus. Tak, Centrum Opus razem z Urzędem Miasta. Ja tam byłam. I robię już długo konsultacje takie uliczne w różnych miejscach. Tak, to był cały mechanizm stworzony najpierw przez ekspertów, żeby zastanowić się, jak konsultować budżet. To był konkurs, w którym nasza fundacja startowała i pamiętam, że też Centrum Opus wygrało wtedy, tak? Bo my też mieliśmy propozycję, żeby przetestować jakiś rodzaj konsultacji z miastem. Jest też inny projekt, który też się fajnie sprawdził, to było głosowanie na pewne grupy, czy stworzenie mechanizmu, gdzie można było się dopisać do rodzaju uwagi do budżetu w internecie. Z tego względu tam Forzma jakoś się do tego. Znaczy tak, to nie wiem, czy to nie był przypadkiem Miejski Kolektyw. Miejski Kolektyw to był jeszcze, znaczy, w Łodzi mamy kilka przykładów dobrych projektów oddolnych związanych z budżetem miasta. Jeden to właśnie był ten projekt Opusa, inny to był właśnie, o którym teraz Patrycja zaczęła mówić. Ówcześnie Fundacja Miejski Kolektyw, Borys Martela. Ten budżet po łódzku? Budżet po łódzku, tak. Gdzie był tłumaczony budżet w takich wyciętach typu budżet na kulturę, budżet na młodzież, budżet dla seniorów. I było wyjaśniane, budżet na transport. Było wyjaśniane, czym ten budżet jest, jak on się w kolejnych latach zmienił. Z tego powstały całe takie w miarę zjadliwe raporty. Tak. Że jeżeli ktoś by chciał zrozumieć, to polecam na Facebooku. Budżet po łódzku, to się wszystko zatrzymało w okolicach 2015 roku. Skończyło się wtedy finansowanie. Tak, natomiast faktycznie
faktycznie to know-how, które tam zostało zgromadzone, budzi szacunek i resztę. Know-how opis, efekt tego know-how. Przepraszam, Rafał, że ci przerwał, ale bardzo się cieszę, że przyniosłeś tą publikację. Miasto Słupsk wydało taki informator, ile kosztuje nasze miasto. Wydaje to zresztą od ostatnich wyborów. Można sobie obejrzeć. Są różnego rodzaju obrazki, grafy. Jest to bardzo dobry wstęp. Know-how, które wypracowaliśmy m.in. tutaj w Łodzi, właśnie podczas tego budżetu po łódzku, ale również, może Państwo sięgacie pamięcią, podczas pierwszej edycji i potem chyba drugiej też, budżetu obywatelskiego, też były wydawane książeczki, które można było dostać na spotkaniu. Teraz możemy dostać co najwyżej gazetkę. Ja naprawdę bardzo bym sobie życzył, żeby po pierwsze Urząd Miasta korzystał z tego, co ma, z tego, co na przykład mówiła Patrycja, tego, co opisuje Kasia. Tych narzędzi, które zostały przetestowane, na które Urząd Miasta pozyskał pieniądze z innych źródeł, chociażby z budżetu państwa, czy też wiedzy ludzi, którzy po prostu zgromadzili tą wiedzę, a nie tylko wystawiał na eksport. Bo na przykład, jak widać, Słupskowi bardzo się to przydało, tak? Chciałbym, żeby przydało się również Łodzi. Natomiast no, rok 2015, no ja tutaj dodam jeszcze taką bardzo nieprzyjemną dla miasta i nas mieszkańców sytuację. Jak puszczę w opie, tak, bo tak, ktoś będzie zainteresowany zobaczyć, jak to wygląda. Większość z tych osób, które się zajmowały tego typu rzeczami, przestała wtedy w Łodzi pracować. Mhm. I te tutaj siedzimy. W sensie społeczników? Nie tylko, ale też na przykład część ludzi, która była wtedy też zatrudniona w urzędzie. Myśmy, ja też, zmienili wtedy pracodawcę z jednego prostego powodu, pracodawca, miejsce pracy. Dlatego, że przez kilka lat, przez pierwszą kadencję prezydenta Zdanowskiego mieliśmy takie wrażenie, że być może uda się jeszcze coś zmienić, tak? Uda się jak gdyby przepchnąć pewne sprawy, uporządkować je, czy może jakoś po prostu przestawić na inne tory. A odkąd były wybory w roku właśnie 2014, jeśli dobrze pamiętam, to na stronę Urzędu Miasta mam wrażenie, że dokonano takiego rachunku bardzo prostego zysków i strat. Co nam przyniosło wizerunkową korzyść? Aha, to i to. Co nam nie przyniesie wizerunkowej korzyści, albo co było jakoś taką, to i to. Dobra, to tniemy, to zostawimy. I właśnie tam, gdzie jest jakiś zysk, no to damy właśnie te baloniki, jakieś tam kubeczki, smyczki i tak dalej, bo to się dobrze sprzedaje, tak? Dzieci dostaną muchane zamki, które będą sobie mogły zjeżdżać na zjeżdżalni i tak dalej. A to, co nam się nie przydaje, no to kosz na śmieci. Czyli taka bardzo wasza deliberatywna. Tak, chociażby. To, co na przykład, nie wiem, właśnie wspomniany Marcin Gerwin robi w Gdańsku i w innym mieście, czyli panele obywatelskie, się spotykają ludzie z bardzo różnych grup, rozmawiają właśnie chociażby o kierunkach, czy rozmawiają o tym, czy jakaś dana duża inwestycja powinna być, czy może jej nie być, gdzie każdy ma okazję się wypowiedzieć, wysłuchać mu jakichś danych ekspertów itd. To wszystko u nas w Łodzi, nie, no to się nie sprzeda, to mówi o lajkach na Facebooku, to będzie fajnie. Nie, ja to był 2015 rok. Tak. Ja bardzo proszę, nie wprowadzajmy tego panelu w Łodzi obecnie, bo będziemy mieli karykaturę. A rzeczywiście. I ja naprawdę stoję w tym momencie na stanowisku, że nasz Urząd Miasta w tym momencie i mieszkańcy nie są gotowi w tym momencie na taką deliberację. Znaczy, przepraszam, mieszkańcy są gotowi, Urząd Miasta nie jest. Znaczy mieszkańcy, okej, mieszkańcy są gotowi, natomiast Urząd Miasta nie jest gotowy, żeby wytłumaczyć i żeby zapewnić ten proces naprawdę wysokiej jakości. Osobom, które nie wiedzą, co to jest panel obywatelski, o co chodzi. Oddaję głos. Znaczy, pokrótce, bardzo, żeby się nie zagłębiać. Panel obywatelski jest takie miejsce, w którym kilka osób, tak, wybranych z różnych grup społecznych, jest bardzo ważne, żeby to nie było, tutaj muszę wrócić do tego, jak są podejmowane decyzje w Urzędzie Miasta, żeby wytłumaczyć, czym ten panel obywatelski się różni. Przykładowo dowiadujemy się, że trzeba dojechać na dworzec. To jest koronny przykład, bo to przeżyłem na własnej skórze i na własnej ulicy, bo mieszkałem przy ulicy Tuwima. Mianowicie, siedzi przy stole 10 facetów, każdy ma minimum 45 lat, każdy mieszka pod Łodzią, ewentualnie na Jędrzeżu. I oni do Urzędu Miasta na Sienkiewicza dojeżdżają tylko i wyłącznie samochodem. Żaden poza jednym prezydentem Stępnią, który dojeżdżał do Werę. Faktycznie wszyscy dojeżdżają auto. No i oni, jak się ich posłucha, to oni chcą na ten dworzec dojechać tylko i wyłącznie tym samym swoim autem. Nie biorą pod uwagę, jak ludzie w ogóle dojeżdżają. Nikt nie zrobił badań, nikt ich tego nie pomyśli nawet, żeby coś takiego zrobić. Nie, przecież ja wiem, że ja tym moim autem nie dojadę. Ja rozumiem, że oni mają ten problem. Tak, naprawdę. Zdaję sobie sprawę, że nie, z Kalonki jest ciężko dojechać, tak? To co prawda. Ale w tym momencie w innych dziedzinach wygląda to mniej więcej tak samo.
Jest to po prostu bardzo homogeniczna grupa, która podejmuje jakąś konkretną decyzję. Nic dziwnego, że interesy innych grup nie są brane pod uwagę. Więc panel obywatelski się w taki sposób, że były bardzo różne grupy. Czyli nie wiem, weźmiemy sobie na przykład jakąś starszą panią, która jest, nie wiem, bezrobotna, weźmiemy profesora, weźmiemy, nie wiem, urzędnika właśnie, tylko no może niekoniecznie akurat miejskiego, weźmiemy, nie wiem, przedsiębiorcę, weźmiemy kogoś, kto zatrudnia 100 osób, a nie tylko dwie i tak dalej. I tak sobie dobieramy po kolei. Te osoby mogą być dobierane na różne sposoby. Najczęściej się robi zgłoszenia, jeżeli jest więcej chętnych niż miejsca, zazwyczaj tak jest, to się robi pewnego rodzaju losowanie, ale też z zachowaniem podziału. Czyli jeżeli na przykład mamy grupę przedsiębiorców i się zgłosiło nam 5, a potrzebujemy 2, no to wylosujemy spośród tych 2. I później pojawia się jakaś kwestia, temat tego panelu obywatelskiego. U nas na przykład mogło być orientalny, tak? Są bardzo skrajne głosy. No, no nie. No trochę tak, no, ale jest to coś kontrowersyjnego, tak? I w tym momencie z jednej strony pojawiają się głosy, tak? Czyli tak, mówi urząd miasta, my chcemy, żeby było nie, to i to będzie kosztowało tyle i tyle i będziemy mieli z tego tyle i tyle zysku. Potem na przykład są głosy ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo, tak? Czyli mówią, dobra, jest tyle i tyle tego typu miejsc w innych miejscach, one działają tak i tak, możecie to wszystko sobie przemyśleć. Potem są, nie wiem, głosy na przykład mieszkańców, którzy tam żyją dookoła. No my na przykład nie chcemy, co prawda, tak? Ileś takich głosów, nie wiem, może się wypowiedzieć na przykład rada osiedla, może się wypowiedzieć cokolwiek. I, co jest najważniejsze, to jest czas. To jest cały dzień, ludzie sobie mają czas porozmawiać ze sobą, uzgodnić, po czym się rozchodzą i myślą. I potem, następnego dnia, czy w jakimś innym terminie, to nie musi być interwiu, deliberatywnie ustalają, co myślą na temat tej inwestycji. To nie jest zero-jedynkowe, tak? Budujemy albo, tak? Tylko na przykład zbudujemy, ale to i tamto. Albo nie zbudujemy, ale wiemy, że potrzebne jest to i to. Czyli to nie jest jak właśnie w naszym budżecie obywatelskim, gdzie mamy tak albo nie. Głosuje albo nie głosuje, tak? Powstanie to albo nie to. Nie ma na przykład takiego mechanizmu, gdzie można uzgodnić coś, tak? Mamy osiedle, mamy park, zgłoszono 10 projektów do tego parku i one są wszystkie są sprzeczne. Wygrały 2. No co teraz? Teoretycznie miał być jakiś powołany spotkanie dla wnioskodawców, dla mieszkańców, ale nie ma on obowiązku uczestniczenia w nim. Czyli jeżeli ja zgłoszę wniosek, który jest kontrowersyjny, ja wcale nie muszę na to spotkanie przyjść. I nic mnie za to, żadna kara mnie za to nie spotyka, tak? Czyli mój wniosek dalej jest procedowany. Jeżeli on jest merytorycznie zgodny z prawem, znaczy przepraszam, nie merytorycznie, tylko właśnie brakuje słowa. Tak, formalnie, dziękuję właśnie, jest zgodny z prawem, no to on idzie dalej, tak? Więc siłą rzeczy Komisja do Spraw Budżetu Obywatelskiego to przejęła, tak? Gdzie radni, no dopóki jeszcze mieli energię na to, bo też rozumiem, że po 5 latach ciężko jest mieć tego energię, no starali się w jakiś sposób to uporządkować. No i potem wydaje się jakaś inwestycja z tego budżetu, czy żadne jest wszystko jedno. No i ludzie są zadowoleni, bo to nie działa trzeba. I panel obywatelski pozwala to jak gdyby obejść, tak? Bo wysłuchujemy wszystkich, jest czas na zastanowienie się. To nie jest właśnie galeria handlowa, gdzie po prostu nie ma czasu na przemyślenie tego. To jest czas właśnie na zastanowienie się. Teoretycznie jest to wolniejsza droga, ale to jak zresztą powtarzałem wcześniej ogólnie przy partycypacji. Jeżeli się tak pracuje z mieszkańcami, to potem się zyskuje to, że nie ma protestów. Nie ma niezadowolenia, nie ma protestów. Ceną, nie płaci się tej ceny za niezadowolenie, tak? Czyli w najlepszym wypadku utraty stołka, a w najgorszym wypadku tego, co właśnie spotkało wspomniany Słupsk, gdzie poprzednicy zostawili akwapark kompletnie przewymiarowany, który miasto musiało spłacać przez wiele lat. No dobra, a myślicie, że w Łodzi to jest niemożliwe, żeby to dobrze działało? No nie ma zainteresowania, nie ma tego zapotrzebowania, żeby coś tu dobrze działało. Nie wiem, czy pamiętacie, czy ktoś z Was brał udział w konsultacjach strategii miasta. Było coś takiego. 2012. Ja sobie potem przeczytałem sprawozdanie z realizacji tej strategii i się złapałem za głowę, który pracuje w Urzędzie Miasta, żeby mi wytłumaczył w ogóle o co chodzi. A on akurat sklejał to z kawałków i okazało się, że... Szczeciński, tak, że w poszczególne wydziały po prostu napisały, co w danym roku robimy. To sklejone razem, na 100 stron, stanowiło
raport z realizacji strategii. Czyli strategia, która, to akurat my zgłaszaliśmy, nie wskazująca priorytetów, nie dokonująca wyboru, że w to inwestujemy, to jest ważne, a to odpuszczamy, świadomie odpuszczamy i wiemy, że to będzie u nas gorsze, tylko wkładająca wszystko, że wszystko będzie dobrze, a później realizowana w ten sposób, że nawet to, co tam było wskazane, że to spróbujemy zrobić, to nawet nie było odniesienia, że próbowaliśmy to zrobić. Zresztą wiedziały, robimy to, co robimy. Ale ta sklejanka jest chyba co roku teraz, tak? Co chyba tak, ale już by nie sięga. Tak, jak widzę, to co roku. Tylko, że jakby gwiazdeczka. Same konsultacje i stworzenie tej strategii w założeniach było dobre, dlatego ja się zapytałam, czy konsultacje pierwsze, czy drugie. Ale ponieważ krótkie wyjaśnienie historyczne, to na początku wyglądało tak, że Urząd Miasta ogłosił strategię i podał gotowy dokument do konsultacji na zasadzie, i tam było chyba, że naszą misją, że chcemy być Mediolanem Wschodu, że jeżeli dobrze pamiętam. Rozwijającą się metropolią wschodniej Europy. Tak. Dziękuję. Tak więc był gotowy dokument do konsultacji. No jakby ciężko znieść gotowy dokument, kiedy jak się przeczyta od początku do końca, to człowiek nie wie, z której strony się do tego zabrać. No bo tak, to mi nie pasuje, jak to zmienię, no to to będzie miało konsekwencje gdzieś dalej. Więc wtedy siłą trzeciego sektora udało się przekonać tego miasta, żeby tą strategię wypracowaną wyrzucić i zacząć pracować z mieszkańcami. I tamten proces tworzenia tej właściwej strategii był naprawdę dobry. Usiedliśmy, były spotkania w zasadzie kultura, transport, zieleń i parę jeszcze innych elementów, które były faktycznie przedyskutowane z mieszkańcami, gdzie były pokazane priorytety, gdzie było ustalone co, w jaki sposób i dopiero na podstawie tego była pisana strategia, co do której koniec końców się wszystkie strony zgodziły, że tak, to jest pani strategia. Tak, wszyscy się zgodzili, poza niektórymi, którzy wskazywali, że to ma swoje istotne braki, bo ta strategia w żaden sposób nie przełożyła, ani się nie przekładała w tekście, ani się nie przełożyła w konsekwencji na budżet. Czyli na strumień finansowy, który powinien iść za tym, że zdecydowaliśmy w strategii, że coś robimy, więc na to idą rzeczywiście pieniądze. I zdecydowaliśmy w strategii, że czegoś nie robimy, no i w konsekwencji na to idą mniejsze pieniądze. Nie było czegoś takiego. Strategia oczywiście musi być ogólna, ale powinna być konkretyzowana, więc później każdy wydział przygotował strategię swojego obszaru. No niestety już te strategie nie były współmierzne z tą główną. Urząd Miasta jako struktura, która próbowała zarządzać się strategicznie, czyli troszkę nowocześniej, wyłożyła się już po 2 miesiącach od uchwalenia strategii. Czyli mimo, że obywatele wykonali tą pracę i strategia była trochę lepsza niż ta pierwsza, przygotowana w tym urzędniku. Nie stwierdzę, że była idealna, ale jego trochę lepsza, z jakimś tam sensem, coś tam było przemyślane, to już na etapie strategii cząstkowej no, legło w gruzach, mimo, że one też były konsultowane, już bez wielkiego zainteresowania i obywateli, i dziennikarzy, i samych urzędników. Czy bez wielkiej promocji po prostu? A zastąpione to zostało, czyli ten proces deliberowania o cząstkowych obszarach Komisjami Dialogu Obywatelskiego. Czyli wymyśliliśmy sobie, że będziemy się zarządzać strategicznie, jako wspólnota polityczna, wspólnota lokalna. Zrobiliśmy strategię. Jak ona by nie była, ale zrobiliśmy, Rada Miasta ją przyjęła. To też jest w ogóle ciekawe, że mniej Rada Miasta dyskutowała niż obywatele nad tym ostatecznym dokumentem. Ale pewien etap się odbył i zamiast iść dalej w tą stronę, no to odpuściliśmy sobie i zrobiliśmy coś innego fajnego. Czyli zamiast właśnie pilnować tych cząstkowych obszarów, poszczególnych filarów, poszczególnych polityk miejskich, zrobiliśmy tam Komisję Dialogu Obywatelskiego, odpuściliśmy sobie tę strategię, raport ze strategii co roku przygotowywany zupełnie bez sensu i nikt tego nie podnosi. Nie ma tym specjalnego zainteresowania. A czy to nie jest tak, że tak jak tutaj Pan zwrócił uwagę, że to jest po prostu czysta fikcja? To jest czysta fikcja. I miasto takie fikcje sobie wybiera, finansuje jakąś grupkę, która ma tą fikcję promować, albo ją wspiera, albo no, buduje jakiś interesariuszy z tego. Idą na to pieniądze, idzie na to opakowanie medialne, bardzo nowoczesne i bardzo fajne. I na pewno ta ekipa pod względem promocji wyniosła nasze miasto dużo, dużo wyżej. Wizualizacje Ci się podobają? Zdecydowanie. No, nasze środowisko przygotowywało mapę wydatków najpierw państwa, potem mapę wydatków miast. Zaczęło się to gdzieś tam w 2011-2012 roku. Robiliśmy to na formacie A1. Duży budżet i mniejsze kółeczka określające właśnie poszczególne sektory i tam wypisane, co się mieści.
no, czytelność tego w ogóle nie porównywana do jednej z informacji, którą Urząd Miasta przygotował, właśnie takiej jak SUS, bo rok albo dwa lata temu miasto też coś takiego przygotowało. Na czerwono, nie na zielono, ale też coś takiego było. Piękne, bardzo fajne, profesjonalne, pokazujące, ile idzie na poszczególne działy budżetowe. No wzór. Ale czekaj, mówisz o Łodzi? Tak, tak, też coś takiego było. To ja nic takiego nie kojarzę. Też miasto raz coś takiego zrobiło. To kojarzę takie coś, ale zrobione przez Kukiz 15. Nie, miasto też raz coś miasto takiego zrobiło. Okej, to nie. Gdzie zatrudnili grafika i wyglądało to fantastycznie. I jest właśnie bardzo fajną bazą do tego, żeby zwymiarować sobie, jak jest podzielone. Przy czym, jeżeli już damy człowiekowi taki materiał, no to musimy mu zadać właściwe pytania i we właściwym momencie. Czyli te pytania powinny być na początku. Jakie są fundamenty, jaka ma być ta strategia, na co my chcemy postawić. I też te decyzje, moim zdaniem, nie możemy podejmować w gronie 150 osób, bo tyle mniej więcej bierze udział w tych deliberatywnych konsultacjach. Nawet jak to się odbywa gdzieś tam w dużej sali obrad Rady Miasta, małe jakieś grupki, no to tam się zmieści maksymalnie kilkaset osób. Może być tych tur oczywiście troszkę więcej, ale zaangażowanie nie będzie dużej części udziału. A ten mechanizm głosowania internetowego ma tą ogromną przewagę, że jest dostępny dla niemal wszystkich. A jeszcze z małą pomocą dla osób starszych i posługujących się komputerem przez jakąś tam sieć instytucji jest dostępny dla wszystkich. I tam już można podjąć decyzję. Jeśli nie zgodzę z jedną rzeczą, przepraszam, że przerwę. Mając za sobą też doświadczenia partycypacyjne, właśnie partycypacji w pierwszym tysiącu zawodowego od prawie 10 lat, wiem jedno. Jeżeli przechodzimy na nawet najnowocześniejsze narzędzie, ale ono pozwala nam podejmować decyzje samodzielnie, bez żadnego otoczenia, nasze decyzje są obarczone tym, że my ich właśnie z nikim nie dyskutujemy. W momencie, w którym jesteśmy w stanie zejść do tego poziomu społeczności lokalnej, to jest żmudne, ja o tym wiem. I to trwa, i to kosztuje, ale nie tak dużo, jak tam się wszystkim wydaje, bo mam wrażenie, że te wizualizacje kosztują więcej. To otrzymuje się inny efekt. Projektowałem proces konsultacyjny dotyczący pierwszych 8 obszarów rewitalizacji w Łodzi. I my schodziliśmy do poziomu kwartału. Tak? I my na kwartałach mamy zainteresowanie rzędu 130-150 osób. Na Łukienniczej tej wydawałoby się, że tam nikt nie przychodzi. Nie wiadomo, do urzędu do nikt nie pójdzie. Tak? Ale jak mi się zrobiło spotkanie u nich, na ich warunkach, tak? W szkole, która była obok i potem jeszcze na placu, który jest pomiędzy Jaracza a Łukienniczą, na to spotkanie przyszło 150 osób. Ale uwaga, na formularzu podsumowującym spotkanie było wpisane 113 osób. Nie każdy się wpisał, bo nie każdy chce się z imienia i nazwiska pojawić. Ja to szanuję. Ale na tych spotkaniach, podzieleni w grupy po 10-12 osób, rozmawiali ze sobą. Tak? Ten mówi, że ja chcę pomieścić swój samochód, i tak dalej. Ja już na skończę, tylko chodzi o to, że jesteśmy w stanie to zejść z tym do poziomu osiem. Zresztą pierwotne akcje informacyjne, edukacyjne, dotyczące budżetu obywatelskiego, tak właśnie działały. I fakt, że wtedy była mniejsza frekwencja, ale myślę, że gdybyśmy utrzymali ten sposób rozmowy z mieszkańcami, to my byśmy mieli te frekwencje znacznie, znacznie większe. I wtedy mielibyśmy już naprawdę realną próbkę tego. I do tego, jeżeli faktycznie dołączymy inne narzędzia, tak, to nie łączy się po internetowi, czy to, na to jest wykorzystywane, to chodzi mi o to, żeby to była jedna z wielu, tak, jedna z elementów, bo no kurczę, po coś te narzędzia mamy i oczywiście możemy jeść młotkiem i możemy wbijać gwoździe młotkiem i możemy składać krzesła młotkiem i możemy młotkiem nawet jechać na dworzec, ale umówmy się, że nie do wszystkiego się będzie nadało, tak? To jest bardzo ważny moment, bo pokazuje aksjologiczną różnicę, że zawodowo zajmując się partycypacją, ma się przekonanie, że tą partycypację robi się z góry. Przeslecają ją Urząd Miasta, realizuje ją. Ja mam takie wypowiedzenie. A no powiedziałeś, że ktoś mówi, czy wtedy to z nikim nie dyskutuje. A nasza wizja społeczeństwa obywatelskiego jest właśnie oddolna. Że to ludzie w rodzinach, w społeczeństwach swoich najniższych, tych sąsiedzkich, koleżeńskich, pracowniczych, oni tam dyskutują o sprawach lokalnych. Czy to parafialnych, czy z lekarzem. Nieważne, jakie są te lokalne autorytety, nieważne, jakie są te miejsca, te sieci, czy to jest ryneczek, czy jakiś sklepik, ale że społeczeństwo obywatelskie żyje od domu i że tam odbywają się te debaty, w naturalny sposób, w mniejszym czy większym stopniu, pewnie dalej może coś tego sklepikarz. A w Łodzi tych sieci bardzo często istnieje. I w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, tego normalnego, tego jak my go widzimy, tego właśnie republikańskiego, jest od domu, że jest coraz lepiej.
Ale były czas, kiedy były bardzo złe. Myślę, że nie ma między wami sprzeczności, bo ja się... podkreślić, że obie te wizje, one się nie wykluczają. Ty kładziesz nacisk bardzo na podkreślenie tych istniejących już sieci i dyskusji, tylko żeby one mogły i miały o czym dyskutować, to od góry musi pójść ten pakiet informacji, żeby ci ludzie na dole po pierwsze dowiedzieli się, że to jest temat. Także tu jest ogromna potrzeba wsparcia służb prasowych, medialnych, tego grafika. To jest potrzebne, żeby wywołać temat. I podejrzewam, że o budżecie obywatelskim, jakbyśmy poszli do pierwszego lepszego sklepu na pocztę i się zapytali, czy ktoś słyszał, to tak. Natomiast te tematy, owszem, czasem wywołuje miasto, tak, władze, a czasem mówią sami obywatele, organizacje pozarządowe. Które mają dużo mniejsze przełożenie. Kościół, inne organizacje społeczne. W niektórych przypadkach tak, ale już porównując do dojrzałych społeczeństw, a my w pewnym wymiarze też jesteśmy dojrzałym społeczeństwem właśnie dzięki wspólnocie religijnej, bo mamy te instytucje pośrednie. One gdzie indziej oczywiście są silniejsze w innych krajach, ale u nas w jakimś obszarze one też są silne. I jak najbardziej należy je wykorzystywać jako miejsce debaty, tylko... I one też inicjują tą debatę, one też wkładają ten wsad. I dzięki temu mamy mamy takie narzędzia jak inicjatywa lokalna i parę jeszcze innych mechanizmów, które obywatele oddolnie mogą wykorzystywać. Natomiast w przypadku budżetu jako takiego całościowego, ja osobiście oczekuję, że tą dyskusji i jakby terminarz zostanie w cudzysłowie narzucony przez miasto. Ponieważ po miasto zna ten harmonogram. Jeszcze jedna rzecz, gdzie moim zdaniem jest istotna różnica, że wy wkładacie od razu działalność społeczeństwa obywatelskiego w ramy prawne, że są mechanizmy, że są instytucje, właśnie jakieś inicjatywy lokalne. Moim zdaniem ten poziom, na którym istnieje społeczeństwo obywatelskie, to jest wyższy niż ten prawny, albo pierwotny. To jest ta polityczność, która tworzy prawo. Która była nielegalna, więc naprawdę, wiesz. My zdajemy z tego sprawę, że pewne instytucje, ich powstanie trzeba wymusić. Tak? I wiele rzeczy rodziło się na tym dolnym poziomie, o którym ty rozmawiasz teraz. Tak? Ja wcale nie jestem zwolennikiem, że wszystko ma iść z góry. Tak? Natomiast jeżeli są pewne mechanizmy prawne, z których można skorzystać, to się je wykorzystuje, a przy czym społeczeństwo obywatelskie ich nie potrzebuje. Ono istnieje bez nich i ono dopiero tworzy instytucje polityczne, a instytucje polityczne tworzą instytucje prawne. Tak. Ale ta pierwotność, ta pierwotność jest fundamentem. Jeżeli pozbawimy się nawet mentalnie tej swobody społeczeństwa obywatelskiego, tego chaosu tak naprawdę, niezorganizowanych, nieskoordynowanych pomysłów, bo nie wiemy, czy on padnie w sklepiku, czy w toalecie, no nie będzie to tak uporządkowane, jak właśnie zejście jakichś społeczników i zorganizowanie konsultacji na kwartale, gdzie są ludzie zaproszeni, gdzie jest plakat, gdzie jest prowadzący, gdzie jest lista obecności. Chaos tego ładu spontanicznego jednocześnie ma niezaprzeczalne zalety, bo ludzie są nieograniczeni w swojej kreatywności. Ja mogę coś wtrącić? Dobrze, bo teraz zostało nam 40 minut, więc chciałbym Państwu trochę oddać głos, pytania, uwagi, refleksje. No tak, tutaj moja taka konkluzja, że potrzebujemy po pierwsze narzędzi po pierwsze narzędzia, po drugie informacje o tych narzędziach, że one w ogóle istnieją, że możemy je wykorzystać. W tym roku mieliśmy konsultacje w ramach Łódź buduje osiedla bodajże, program. Tak, ponieważ on w ogóle nie był, ja myślę, że dlatego się śmiejecie, czy tam coś się, on w ogóle nie był nagłośniony, w ogóle nie był poinformowany, oczywiście nie był poinformowany. Tutaj wracamy do tematu znowu osiedli i dzielnic i w ogóle rady osiedla i tak dalej. Rada osiedla Hojny Dąbrowa, 60 tysięcy mieszkańców około, rozpiętość od ulicy Żgowskiej, nie wiem czy kojarzycie, bo Olechowską, Młynek i tak dalej. No więc rozpiętość duża, mieszkańców dużo, na konsultacjach było ile? Niecałe 30 osób, 27. Nie było informacji wcale. Moim zdaniem pomysł świetny i to jest to narzędzie. Teraz, żeby to narzędzie, żeby wykorzystać ten chaos, tak jak mówisz, nie? Musi mieć pewien formę cykliczną. No bo chaos, jeżeli będzie chaosem i pozostawimy go w sferze chaosu, to u mnie rodzi się pomysł, rozmawiam z, nie wiem, nawet przy piwie, nie powiem tam w okolicznościach, czy w rodzinie, czy ze znajomymi i tak dalej, jest jakaś myśl, tak? Jakaś idea fix. I ona umiera, bo nie wiemy, gdzie się na przykład z tym zwrócić. Ja próbuję, nie? Ale większość ludzi nie wie. Albo no, fajnie by było i na tym zostaje, bo nie wiemy, do kogo się zwrócić. I tu jest właśnie dwie rzeczy, czyli narzędzie, cykliczne, takie konsultacje cykliczne i tu zgadzam się, że im niżej, tym lepiej.
ponieważ mówię o osiedlach, Pani Dąbrowa i rozpiętość, i liczba ludności. Niestety moje okolice, Żgowska, Czerwony Rynek, nijak się ma do Dąbrowy, zupełnie nijak. 90% przeszło, 95% terenu jest w zarządzie spółdzielni Czerwony Rynek i my tam za wiele nie możemy podziałać z budżetem obywatelskim. Natomiast Rada Osiedla, która nie wiem, czy ma szersze poparcie, czy wywodzi się z dalszych rejonów, przez 3 lata, 2 lata na pewno, na naszym terenie zrobiła jedną inwestycję. Ja o tym kiedyś pisałem. Od Kielińskiego do Żgowskiej jedna inwestycja przez 2 lata w tym obrębie i to było 12 albo 16 tysięcy na remont szatni metalowca. Także my się czujemy zupełnie z boku oderwani, my tam na czerwonym rynku, nie? Ja nie wiem, co mogę dodać na ten temat. Tutaj była mowa o księży Młynie, tak? Właśnie w obrębie kwartału ulicy można, wiadomo, sprawa jest lokalna, bardzo lokalna, można pójść niemalże od drzwi do drzwi, zapukać i ludzi zgromadzić, tak? W momencie 60 tysięcy i iluś tam kilometrów rozpiętości jest to nierealne. Znaczy ja tutaj to jest kompletnie te osiedla, które mamy, przestały, tak właśnie, to jest jedno z tych osiedli, to są kompletnie bez sensu. Ja mieszkam na Dąbrowie. Na tym odcinku z kolei od Kilińskiego do drugą stronę, tak? I jeżeli się nawet spojrzy na mapę, to jest taki bezsensowny, długi jamnik, gdzie my wzajemnych powiązań praktycznie nie mamy wcale. Tak? Ale no, musimy się szarpać o budżet obywatelski. Tak. A u nas z kolei jest taka rzecz, że Dąbrowa była osiedlem, które było budowane przez państwo, nie przez spółdzielnie, w związku z czym u nas terenów miejskich jest od groma, więc oczywiście mamy w każdym momencie wysyp pod tytułem, że chcemy zrewitalizować sobie chodnik od bloku do bloku. To jest jeden z powodów, dla których też już nie głosuję w budżecie obywatelskim, mówiąc nie o nocy. Ale to już mniejsza z tym. Natomiast, jeżeli się schodzi faktycznie do kwartału, tak, jak na księży Bumie, no to jest pewna też powiązanie z ulicą, tak, z jakąś okolicą, że to właśnie ludzie się ogarniają nawzajem, tak, wiedzą, że ten mieszka tu, ten mieszka tam, można się nawzajem spotkać. I to jest tak naprawdę bardziej wspomożenie tych naturalnych więzi, które już tam istnieją, tak? I jak gdyby danie tych pewnych ram formalnych, w sensie takim, że właśnie wiadomo, do kogo się zwrócić, że to jest powtarzalne, że nie wiem, że każdego roku o tej samej porze w kwietniu na przykład się spotkamy i będziemy rozmawiali o tym czy o tym. Natomiast właśnie na takim ogromnym obszarze, zamieszkając z ogromną ilość ludzi, jeżeli używamy takich narzędzi jak teraz, to nie zadziała. Nie zatrzymuję. Tutaj Pana Głoski, tutaj tak. Ja jestem z Radosia, znaczy mieszkańcem Starego Widzewa i z Radosia dla Starej Widzewa, którego częścią jest Księży Młyn. Zabawna rzecz, bo Księży Młyn, tak, ale już bloki naprzeciwko już... Nie. Już nie, już jakby były osobnym bytem, jakby w innym wszechświecie, tak? I na to Radosie zastarałem się lekką złapać te dwie strony ulicy, bo tak naprawdę są dwie strony ulicy, jakoś je połączyć. A Urząd Miasta nie przychodzi w żadnym mierze w tym, z pomocą. Ale co do budżetu. Ja zauważałem od kilku lat, drugą kadencję w Radzie Osiedla, z różnymi rzeczami się zmagałem, już różne rzeczy widziałem. I doszedłem w końcu do tego momentu, kiedy musiałem spojrzeć, jak to się ma nasz algorytm i tak dalej, tak, z budżetem miejskim. W tym roku, 28 grudnia, ze zdziwieniem, bo już przeczytałem ten dokument, zawodowo jest mi łatwiej czytać budżet, to jak nie muszę mieć wprowadzeń i tak dalej, po prostu sobie go czytam. I odkryłem, że w budżecie miasta, inaczej, że budżet obywatelski, duża część algorytmów, jest tak naprawdę realizacją tego, co Pani prezydent chce. Tylko wystarczy się wczytać. Łącznie z tym, że były poprawki 28 grudnia i te wszystkie rzeczy, które miały wynikać z jakiegoś mitycznego, ja to tak myślę, że to jest mityczny fundusz rewitalizacyjny, 5 projektów z budżetu obywatelskiego zmieniło swój zapis, żeby być przedstawiane jako te, które są zrealizowane z funduszu rewitalizacyjnego. Dodano literkę R w nawiasie. Tak? Wiecie. Znaczy literka R była zresztą bardzo wywalczona, żebyśmy też wiedzieli. Tak, no bo to też ja wiem. Bo jeżeli ktoś zawodowo używa Excela, no to już od razu wie, że literka R służy po to, żeby łatwo sobie filtrować, robić z tego statystyki. I w tym sposobem mamy tę samą inwestycję w trzech różnych rubrykach.
Tak naprawdę. No, wystarczy dostawić kolejne do kolumny, mówić, to jest rewitalizacja, to jest budżet rewitalizacji. No, statystyki fantastycznie wyjdą, na każdym obszarze jesteśmy po prostu powyżej przeciętnej, jest super. Jest realizacja i tak dalej. No chyba, że nie ma, ale wtedy... No to już o tym nie mówimy, tak, no bo tutaj mam ze swojego obszaru na przykład inwestycje za 80 tysięcy, której przetarg był ogłoszony 20 grudnia, ale czas realizacji do 22 grudnia. 6 lat archeologicznych. Oczywiście wykonawca nie podjął się, nie podpisał umowy. Chyba nikt nie dziwi, tak, temu. I próbowałem interweniować u radnych. Oczywiście wykazali szerokie zrozumienie. Musisz walczyć, tak? Pomogli mi, odciąłem już ich od tego sukcesu. Ja po prostu za panią prezydent jeździłem po jej konsultacjach. I przypominałem o moich 82 700 zł, bo tyle wynosiła ta inwestycja. Po konsultacjach budżetu obywatelskiego. Nie. Pani prezydent ma jeszcze jedną obowiązkę. Taką posiedlę. Po dzielnicach. Inwestycje miasta. Tak. I zwykle tam możemy. Zresztą my już taką zwartą grupą jeździmy radnych osiedlowych, bo wiemy, że podczas tego cyrku są pokazywane tak naprawdę inwestycje, które wskazały Rady Osiedla, a nie miasto. Bo miasto po prostu nie wie, jakie są potrzeby mieszkańców. Szeroko ujęte, tak? Ujęte miasto. Właśnie te chodniki, bo ja na jednych takich konsultacjach powiedziałem pani prezydent, który dokładnie wskazała ona albo urzędnicy ze ZDIP-u, który z chodników, które ona pokazuje, prosto chodnikiem, to jest ich pomysł. Oczywiście pan dyrektor Nita próbował, coś bardzo próbował. Powiedziałem, że wszystkie, które ja widzę, i zresztą koledzy też z innych rad powiedzieli, że to są ich wskazania, tak? Bo już się nauczyliśmy, że dyrektor Justyński bardzo tutaj dobrym szermierzem. Mówi tak, a ten budżet to i tak jest z naszych wszystkich podatków, przecież to jest wspólny budżet, nie ma znaczenia, czy to jest algorytm, czy to jest budżet. Dobrze, że słuchają, czyli jakby to, co zostało zgłoszone przez Radę Osiedla, ja się oczywiście cieszę, że to weszło. To nie jest zgłoszone, to jest... Kasiu, ja się bardzo cieszę, że z Dziadów Koszalnych awansowaliśmy na przypominaczy dyżurnych na sali, ale to chyba nadal nie jest... To nie jest wskazanie, bo my uchwały podejmujemy, tak? No bo to jest taka mikrorada, tak? To dobrze, że czytają. Muszą. Jeszcze to znaczy, muszą. Ja jestem z natury optymistką, więc jakby cieszę się, że to uchwały nie dobrze. Aczkolwiek momentami mam wyrażenie, że niektórzy bez zrozumienia czytają. Bo też się tacy zdarzają. I też dyrektorzy to są. Niestety. I a propos, i tak wracając, tak? Ubolewam, że po prostu jesteśmy rozgrywani, tak? Przez miasto, przez urzędników. Na moim terenie jest tak zwana nowotargowa. Jesteśmy, czyli radni osiedlowi, tak? Wszyscy, mieszkańcy, bo tak naprawdę to jest wbijany klin i mieszany, tak? I mieszkańcom się mówi, to jest Rada Osiedla, albo to jest o tych aktywistów wina, albo jeszcze tam kogoś. Później aktywistom się mówi, że Rada Osiedla nie chcą pracować, nie chcą współpracować. W zależności od sytuacji, kto jest w pomieszczeniu, to się takich argumentów używa. Tak na dobrą sprawę. Dobrym przykładem jest Nowotargowo, tak? Ta zajawka, która była puszczona. Jak się dobrze wczytać ze zrozumieniem, to tak naprawdę miasto, no, portal miejski, Łódź, tak? Profil miejski. Puścił informację, że w drodze konsultacji wywalczono lunę. Tylko ja bym się chciał spytać, z kim te konsultacje były. Bo tak naprawdę my na osiedlu zyskujemy kolejną ulicę, a w zamianie dostajemy nic. Tak? Bo to jest też stary Litew. Dostajemy kolejną ulicę, która będzie dla kolejnych aut. To tamten targowa to nie będzie żaden lunet, tylko będzie więcej drzew. No. Miejmy tego świadomość. One się przyjmą, bo one też potrafią szybko bardzo zemrzeć. Znaczy to zależy kto sadzi. To zależy kto sadzi, bo jak sadzi z DIP, to one usypają. Bo to jest następna rzecz i tutaj chciałbym wszystkich wysłać na Niciarnianą, to widać, które drzewa posadził z DIP, a które z DIP. Wszystkie uschnięte są z DIP. Nie potrafią zrobić tej niecki nawet za drzewa, ale nieważne, no, wiele rzeczy jest też. Trochę komedia, czasem po prostu stand-up nie jest w miejscowości.
I to wszystko jest tak rozgrywane. My prowadzimy co do budżetu obywatelskiego, tak? Nam urzędnicy mówili, że absolutnie akurat osiedla przy pierwszych trzech wydaniach nie możemy brać udziału jako rada osiedla. Nie jako mieszkańcy, bo to chciałbym, żebyście zrozumieli. A jako przecież jako mieszkańcy. Dlaczego chcecie jako rada osiedla? A to się zmieniło całe szczęście. My prowadzimy od dwóch lat konsultacje, tak? Przy każdym budżecie. Są cztery konsultacje. Nie ma potrzeby, mamy takie cztery kwartały naturalne, bo jesteśmy na skrzyżowaniu marszałków. Więc z lepszą, mniejszą skutecznością one się jakoś tam odbywają, toczą. Ja wiem, że to jest praca na lata, więc naprawdę się nie przejmuję tym, że czasem przyjdzie dwóch, a czasem 20 ludzi na te konsultacje. Bo to jest naturalne dla mnie, tak? Tym bardziej, że tutaj chodzi o realizację tak zwaną. Wiele rzeczy nie jest zrealizowanych. I to jest bieda po prostu, tak? Ale w tym budżecie to już dla mnie jest już perfidia przekroczyła. Czyli tegoroczny? Tegoroczny, czyli na przyszły rok. Co to znaczy? Perfidia polega na tym, że zgłaszałem razem z mieszkańcami ulicy Żelaznej zrobienie chodnika na Żelaznej. I ten projekt, bo ja te plakaty co były, tak? Zrobiłem z siebie mema, a co tam, puściłem w świat. I ten projekt sobie wziąłem do tego plakatu, remont chodnika na Żelaznej i tak dalej, z prośbą, żeby wspierać. Później przychodzi moment głosowania, ja sobie to zostawiłem, no niestety na dzień ostatni, specjalnie zresztą sobie to zostawiłem, patrzę, nie ma mojego projektu i mieszkańców. Nie ma go po prostu. Nie było go w spisie, nie można było zagłosować, bo go nie było. I dlatego mówię, już perfidia osiągnęła wszelkie możliwe. Ale co się stało? Nie wiem, bo nie miałem czasu dopytać, pojechać, bo to jest następna rzecz, tak? Kolejne schody. Jak ci coś nie pasuje, to weź dopytaj, weź zadzwoń, weź napisz, weź zrób zdjęcie, weź wyślij to zdjęcie. Znaczy, mój kolega, bardzo, bardzo znany zresztą literat, kiedyś to określił ilością kopów w tyłek, które musisz przeżyć, żeby coś się zadziało, tak? I to jest właśnie taki kolejny kopniak w tyłek, tak? Bo to się brało z bardzo starego dowcipu, jak pewien biedny Żyd jechał do Stanisławowa i jak dupa pozwoli, to właśnie tam dojadę, tak? Bo go wykopywali na każdym przystanku. I w tym momencie my się czujemy, przynajmniej wiem, że nie tylko ja, bo wiele osób to napisało o tym, co ja napisałem w tekście, dlaczego już nie głosuję w budżecie obywatelskim. Co zresztą dla mnie jest dosyć osobistą tragedią, bo zawsze zachęcałem już do uczestnictwa, zawsze zachęcałem do tego, żeby głosować. Zawsze byłem taką żywą latarnią i słupem ogłoszeniowym, pod tytułem głosujcie na to, zobaczcie tego. Ale to się przebrało. Jeżeli ja cały czas słyszałem, że no mówiłeś mi, że mam głosować na te pasy rowerowe, gdzie one są? Tak, wygraliśmy. 9 tysięcy osób na to głosowało. Gdzie to jest? Jako przebrano. Nie. Dokończę. To jasne. Robiłem sobie... Jestem przewodniczącym zarządu, to że tak powiem, muszę. Robię sobie te obejścia po osiedlu, bo teraz pilnuję, miasto się rzuciło, chodniki robię wszędzie. A więc to jest 10 inwestycji do przerobią w tym miejscu, co pani tak dalej. Przy okazji patrzyłem, jaka jest realizacja właśnie budżetu obywatelskiego. Rozmawiałem z mieszkańcami, byłem w parku Źródliska, rozgrzewany plac zabaw. Nic się nie dzieje, nikogo nie ma od tygodnia. Postawiono jedno urządzenie, dwie pryzmy piachu. No i tak sobie rozmawiamy o tym, tak? Kiedy to będzie skończone. Chwała Bogu, że jest zaczęte, tak? Ale kiedy to będzie skończone. Ale takich nierealizowanych rzeczy jest mnóstwo. Mnóstwo jest, naprawdę. I to są chodniki, to jest głupie wymalowanie jakichś pasów. Naprawdę drobne rzeczy, które nie pochłaniają jakoś energii miasta, pieniędzy miasta, a ludzie to widzą, bo ludzie widzą drobne rzeczy. Naprawdę nie zwracają uwagi, znaczy oczywiście, że zwracają uwagę, trasę WZ, fajnie, tylko że no jest, a później i tak wracamy do tego chodnika i wracamy do tych pasów, do braku znaku, do tego, że kolejny... jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że zajmuję... Ostatnia, bo miałem spotkanie jeszcze w Urzędzie Miasta z przedstawicielami wydziałów i radnymi. Jednym z radnych był Bogusław Hubert zresztą. On jest w tej komisji, się okazało,
do projektów, tak, w budżecie obywatelskim. Ja się pytam, dlaczego nie zostałem poinformowany jako autor projektu, żeby dodatkowo zabezpieczyć skrzyżowanie księdza Lniana Tylienieckiego, żeby tam zabezpieczyć, ten ruch spowolnić. No, bo kierowcy mają taką tendencję, nie wiem, co im to daje, ale mają, że są, to są sygnalizatory świetne tam. Żeby jeszcze te żółte przejechać. Tak? Kończy się to wypadkiem. Na narożniku księdza Lniana Tylienieckiego, tam gdzie jest szkoła, 29. I co chwila pada sygnalizator albo coś innego, tak? Bo samochód to rozjeżdża skutecznie, bo wypada z zakrętu. On jest pod górkę, jak on się rozpędza, chce przejechać, nie panuje nad tym, wypad robi. A i się okazało, że radny Hubert sam podjął taką decyzję na tej komisji i stwierdził, że sygnalizatory to jest wystarczająca rzecz. Nieważne, że radny Hubert jest też radnym osiedlowym Zarzewa, czyli obok osiedla, jakby oderwany od rzeczywistości rad osiedli, się okazał być. Druga rzecz, ma do mnie telefon, znam mnie. Nie zadzwonił się, spytał Andrzej, o co chodzi, tak? Z tym progiem spowalniającym, czy poduszką, czy czymkolwiek. Stwierdzili po prostu arbitralnie, światła wystarczą, nie potrzeba tam nic więcej. Zadałem pytanie, czy spojrzał w statystyki policyjne. Czy przyszło mu to do głowy po prostu? Nie spojrzał. Zadałem przedstawicielowi ZDIT-u pytanie, czy nie zastanowiło go to, że już w tym roku 4 razy sygnalizator zmieniali w tym miejscu. Nie przyszło mu to do głowy, żeby sprawdzić, jak często wymieniali sygnalizator. To jest po prostu porażka. I to się nazywa wydziały merytoryczne. Naprawdę, jakby zostawię to jako podsumowanie. Wydziały merytoryczne. Tylko ja? Okej, i tutaj. Ja kiedyś troszeczkę podsumowujący, pokazujący pewne rodzaje paradoksu w Łodzi. Ja jeszcze jako dziennikarz partycypowałem, przysługiwałem się spotkaniu właśnie, które zorganizował przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kasprzak z właśnie z przedstawicielami Rady Osiedli. No i tam był oczywiście jeszcze specjalnie pan Makowski, był sam przewodniczący komisji do spraw jednostek pomocniczych, pan radny Głowacki i tak dalej. I tam po prostu urząd miasta Łodzi był totalnie, mówiąc kolokwialnie, on był butowany przez przedstawicieli rad osiedli. I to okazuje jakby taki stosunek między urzędem, a samymi radami. I oczywiście tutaj bardzo dużo pochwał jedynie to dostał z DIT, tak? No bo jakoś te chodniki są robione, jakoś te drogi są robione. I to bardzo, to mi prawda bardzo uderzyło, że rady osiedli nie mają, że tak powiem, jakiegokolwiek kontaktu z urzędem, już nie mówiąc o panu dyrektorze Justyńskim, a z drugiej strony władza nam wpycha totalnie przed nos, do gardła i tak dalej, budżet obywatelski, robiąc totalną fetyszyzację tego projektu. Pseudo obywatelskiego oraz pseudo partycypującego. Dlatego też ja w tej debacie nie dziwię się, dlaczego Konrad użył takich słów. Tak? No bo tu jest taki paradoks. Jest ustawowo wpisane, że mamy jednostki pomocnicze. Tak? I to są te osiedla. Oczywiście można tutaj debagować, tak, czy one są źle nakreślone, czy dobrze, czy lepiej. W Krakowie cała dyskusja na temat budżetu obywatelskiego wyszła od tego, że trzeba zmienić osiedla, tak, czyli formę osiedli, czy też jak gdyby inaczej je nakreślić. Ale jeżeli my nie szanujemy czegoś takiego, tego, co jest wpisane do ustawy o samorządzie gminnym i mamy te rady osiedli i przeskakujemy i rzucamy, że tak powiem, troszeczkę takie już ochłapy do budżetu obywatelskiego, który notabene ten budżet obywatelski też się przetrwa. Z jednego prostego powodu. No bo na przykład część dzieci musi mieć nowe toalety w szkołach. I za takimi rzeczami przecież my tam głosujemy w budżecie obywatelskim. To jest taki paradoks, że tak się ten budżet przetrwa. Dlatego ludzie będą głosować. Jakoś ludzie będą głosować. Może nie będą głosować na takie totalne głupoty jak pomnik rodzinie jednorosłów, no ale no takie podstawowe rzeczy. Które to podstawowe rzeczy i tak się jak powinno zrobić miasto? Dzięki, za ten głos tutaj i tutaj. No właśnie odniosę się do ostatniego zdania odnośnie tej kolegi. Powiedział bardzo dobre podsumowujące zdanie, że z
za większość zadań, które są w budżetach obywatelskich, bo ja akurat, powiem szczerze, nie jestem wszystko skończonym. Wojewodą jestem tym zdaniem też od lat, ale podsumowała bardzo dobre właśnie to zdanie podsumowujące, że po prostu większa część zadań, które są w budżetach obywatelskich, to samo jest u nas w Konstantynowie, nie? Że to są zadania, które wynikają albo z zadań obowiązkowych, albo zadań własnych gminy, tak? I de facto powinno tak czy siak, jak to powinno zrobić miasto, gmina, tak? U nas na przykład w Konstantynowie jest coś takiego, bo akurat byłem w zespole w tamtym roku do spraw budżetu obywatelskiego i mieliśmy coś takiego, trener osiedlowy dla juniora i seniora. W pierwszej edycji to tylko dla juniora, czyli dla małolatów. Później autor zmienił, znaczy rozszerzył koncepcję na również seniora i oddał między innymi ten cukrzyku, tak? Czyli tam jadowania jakichś tam plastów dla cukrzyków i tak dalej. Wiecie, co zrobił nasz, chciał zrobić ogólnie przewodniczący, czyli de facto zastępca gminy, to stanowiła? Chciał część senioralną utrącić z automatu. Stwierdził, że to nie jest zadanie dla gminy, tylko to jest zadanie dla powiatu. Dlatego, że między innymi tam się znajdowały cukrzycy. Jak to pan burmistrz zastępca mówi, cukrzycy podlegają powiatowi, zadanie powiatu, a nie gminy. I ja wtedy bardzo mi to ujęło, tak? I ja też mam osobę cukrzyków w rodzinie, bliższej i dalszej. I mnie bardzo wyjęło, więc ja do pana burmistrza powiedziałem tak, panie burmistrzu, to jest projekt zgłoszony przez mieszkańców. Na etapie pisania projektu był na pewno konsultowany przez autora z różnymi środowiskami, w tym z cukrzykami. I nie zgadzam się, żeby ten projekt został de facto ucięty, tak? Ucięta jedna część de facto mieszkańców Konstantynowa, ponieważ bo się tak gminie podoba. Nie. Niech o tym zadecydują mieszkańcy. To jest budżet dla mieszkańców, to jest budżet obywatelski. Niech się na ten temat później w głosowaniu wypowiedzą mieszkańcy. My jako zespół jesteśmy pod względem formalnym, czyli czy on spełnia pewne wymogi. I tyle, tak? U nas jeszcze jest taka jedna opcja, nie wiem jak to wygląda tutaj w Łodzi przy zespołach. Większość zespołów do spraw budżetu obywatelskiego, to jest przewodniczący, czyli zastępca burmistrza i większość stanowią typowo osoby związane w sposób pośredni lub bezpośredni z Urzędem Miasta Konstantynowa, tak? Z jednostkami, to są przedstawiciele jednostek, kierownicy, dyrektorzy i tak dalej, tak? Minimalizm chyba było u nas 4-5 osób, które były typowo mieszkańcami, czyli ludźmi niezwiązanymi w żaden sposób, nawet nie wiem, jak się później okazało, to mimo te osoby, to jeszcze były pracownicy Samorządu Miasta, więc też się można deklikować do tej drugiej. Czyli z 5, które były poza tymi stanowiskami kierowniczymi, 3 osoby były typowo mieszkańcami, tak? 3 najmniej tam, tak? Osób. I to jest, czy odnosząc się do tego hasła, łodzianie decydują. Czy mieszkańcy decydują? Nie. Tak jak pan Jerozo ładnie podsumował, akurat w Łodzi jest prezydent, u nas jest burmistrz. Te osoby decydują, ile ma wynieść w danym roku pula właśnie na budżet obywatelski, tak? Jeżeli powiedzą, ten tak jak właśnie kolega powiedział, ma być 80, to będzie 80, nic tego nie zmieni, nawet rada tego nie zmieni przy dobrym układzie, tak? Rada zmieni, to rada decyduje, jak jest... No tak, ale nie może to się, jeżeli jest tak, że prezydent ma swoją radę, praktycznie ma swoją większość. Prawie, więc nie ma takiej opcji. Czy mieszkańcy decydują? Nie. Dopóki nawet w zespołach nie będzie trzeciej fazy, czyli większości zespołu, gdzie będą miały głos mieszkańcy, będą członkami zespołu, organizacje pozarządowe, fundacje i tak dalej, mieszkańcy nie będą mieli żadnego głosu decydującego. Co będzie władza chciała zrobić, tak sobie zrobią.
to nie ma znaczenia, ile będzie projektów. Może, podam przykład, może być 50 projektów zgłoszonych do budżetu. Niech nawet z tego 20 niech będzie projektów typowo miejskich, czyli tam jednostek tak dalej. Na 99% tych 20 projektów przejdzie. Mogę poznać? Bo jest tutaj, tutaj i Patrycja. Także możemy niestety z bardzo prostego, znowu formalnego powodu narysować znak równości między Łodzią a miastami nie będącymi na prawo miasta. Niestety. No. Dlatego, że faktycznie to jest właśnie to, co pan teraz powiedział. Część rzeczy jest w kompetencji starosty i budżet obywatelski co do zasady no niestety musi być budżetem gminy. I jeżeli, ja już nie chcę wchodzić, bo naprawdę nie znam się na tym, czy wszyscy są tu, czy tu. Ale wielokrotnie odbijaliśmy się o to, no bo coś jest w kompetencji innego samorządu, tak? I bardzo wyraźnie, to jest bardzo zresztą nieszczęśliwe w miastach takie jak Czerwik Pabianice, gdzie okazuje się, że główna ulica miasta w ogóle nie jest w kompetencji Pabianic. To jest w kompetencji starosty, który ma to kompletnie za przyszłość widzieć. I w tym momencie gminy posuwają się na przykład do tego, że piszą na tabliczkach ulica gminna, ulica powiatowa. Najczęściej jest tak, że ta ulica gminna to jest już wyremontowana, a ta ulica powiatowa to jest pełna dzieła. Bo mają już dosyć po prostu odbierania ciągle telefonów. A dlaczego nie załapaliście mojej ulicy? To nie moje, to starostwo. I to niestety tu bardzo być może, nie mówię, nie znam się, ale być może faktycznie, formalnie trzeba było to rozwinięcie ułożyć. Nie wiem, mówię, nie chcę tutaj, ale być może tak się mogło stać. Ja jestem radny w Konstantynowie, też znalazłem się w tym zespole. Tak myślałem, jak ten taki case wymyśleć, żeby odwrócić narrację, czyli żeby budżet zadziałał jakby przeciwko burmistrzowi. Wymyśliłem projekt pod tytułem Zegar Google, który i licznik Google, też miały być dwie opcje. Jedna była zgłoszona internetowo na temat domeny, a druga miała być Zegar Google po prostu przed urzędem miasta, znaczy na urzędzie miasta, jak się wchodzimy. I taki partner przeszedł w Koninie. Natomiast tutaj regulamin nas określa jasno. Musi być przede wszystkim zgoda zarządcy, znaczy przede wszystkim on musi być inwestycja na terenie gminy, po pierwsze. Musi być zarząd, decyzja właściciela gdyby tego terenu, plus przegłosowanie na zespole, gdzie większość właśnie ma burmistrz i jako tam podległy ludzie z tych jednostek i z różnych tam referatów, więc jeszcze musi wchodzić w skład zadań własnych gminy. Dostałem pismo, że nie, bo to byli ludzie, którzy to zgłaszali, że projekt nie spełnia zadań własnych gminy. Tak? Chociaż inna na przykład okrągławki, które mają informować tam mieszkańców różnych imprezach, już to spełniają. Więc to jest po prostu walka z wiatrakami, nie z regulami, i której głosuje Rada. Jest pytanie, no co z tym regulaminem zrobić właściwie? Gdzie czuło to zaskarżyć? Do wojewody czy co? No bo to jest po prostu no, nie do przeskoczenia pewne rzeczy. Więc w tym roku sobie daliśmy spokój, ale w przyszłym roku przed wyborami się przypomina taki sposób. Dziękuję. Oficja. Ja mam taką refleksję, bo pamiętam pierwszą rozmowę swoją z Danowską, wtedy jeszcze nie prezydent. Co prawda, bo ja już w wyborach jeszcze nie była zaprzysiężona. I ona zaprosiła osoby z organizacji pozarządowych do siebie takich spotkań, wtedy jeszcze w Biurze Poselskim. Pamiętam, bo pan z Borysem, z Szymonem, z Tłumaczem. Rozmawialiśmy i wtedy ta idea budżetu partycypacyjnego została, że tak powiem, sprzedana. Bo pani prezydent miała bardzo na świeżo historię odwołania prezydenta Kropiwnickiego i uważała, że jednak tylko społeczne mają na tyle siłę i przebicia, że powinna przynajmniej dopytać, co warto robić. Rzeczywiście to tutaj padło w tej dyskusji, że w drugiej kadencji mam wrażenie, że już zupełnie nie widzi konkurencji w związku z powyższym minie się przez głosy mieszkańców. Ja mam taką refleksję generalnie, że po pierwsze budżet partycypacyjny w swoich założeniach, tam gdzie był wprowadzany w Ameryce Południowej na początku, to miała być przede wszystkim dyskusja o potrzebach miejskich i o tym, co jest potrzebne społeczności. Natomiast u nas stopniowo samorządy szczęśliwie przetworzyły to w karykaturę, czyli w plebiscyt. Bo już nawet za bardzo nie ma dyskusji między projektodawcami, nie ma dyskusji z mieszkańcami, wystarczy przejście po kilku znajomych, zebrać podpisy, wrzucić to do głosowania. Tak? I ktoś, jak ma jakieś tam większe ambicje, to zrobi kampanię w internecie, żeby głosować akurat na jego projekt. Natomiast to zupełnie odbiega od tego, czym de facto budżet partycypacyjny powinien być. Są takie opracowania dotyczące tego, jak to funkcjonuje, zdaje się, że stocznia była chyba dwa takie podsumowania, ze wytycznymi, jak to powinno tak naprawdę być poukładane. I są miasta szczęśliwe takie, które trochę lepiej zrobią, jak Sopot. Warszawa też ma trochę lepsze te mechanizmy dotyczące... Dąbrowa to wiemy, znaczy okej. Okay. Świat społeczników wiadomo, dlaczego Dąbrowa jest taka, a nie inna.
Natomiast mam wrażenie, że to, czego w ogóle w mechanizmach partycypacyjnych, nie tylko tym dotyczącym czy budżetu zwanego u nas obywatelskim, czy konsultacji całości budżetu, to u nas przede wszystkim brakuje konsekwencji, bo nie da się zbudować jakiejkolwiek zmiany społecznej, jeżeli co roku mamy zupełnie inne podejście. I raz robi się to dobrze, raz się robi niedobrze, raz się robi w jedną stronę, raz w drugą. Nie mówiąc o tym, że ustawia się w pewnej opozycji różne rzeczy, takie, które powinny ze sobą współdziałać. Czyli raz Rady Osiedli z algorytmem, z konkursem, czy z jakimkolwiek innym mechanizmem, który będzie powodował, że ludzie zainteresują się Radą Osiedla, bo ona będzie miała realne przełożenie na to, jak wygląda osiedle, czy z budżetem partycypacyjnym, który w swoim założeniu miał deliberację jednak szerszą, nie tylko nawet w Radach Osiedli, ale jakby ogółu mieszkańców, czy z inicjatywą lokalną, o której mówiła tutaj Kasia. Gdyby rzeczywiście było tak, że ten chaos oddolny się jakoś umie zorganizować, to byśmy nie mieli sytuacji, że corocznie ten budżet jest ścinany, bo nie ma propozycji do inicjatywy lokalnej. Także według mnie to, na czym, przeliczając jakieś siły na zamiary, na czym się powinniśmy skupić, osoby, które są tym mocno zainteresowane, to raz dobry monitoring tego, co się dzieje w budżecie. Pokazywanie, jako Fundacja Fenomen, wiem, że tutaj mieliśmy taką zagwozdkę. Czy rzeczywiście wspierać ten budżet, czy możemy już zacząć pokazywać, jak bardzo nie działa? Wczoraj się przerwało, dlatego nawet chyba wczoraj, tak? Poszedł taki post na Facebooku. Jak wiele wygranych projektów rowerowych, którym się zajmujemy, jest zupełnie niezrealizowanych. Chyba trzeba trochę odwrócić narrację, bo cały czas w mediach jest tylko, że znowu można głosować, super, foletowa czapka tam na ten... Z rok 2016-2011-2013. Także chyba to ten monitoring, pokazywanie tego, jak bardzo miasto się nie wywiązuje nawet z tak ograniczonej umowy społecznej, jaką jest ten 1% w budżecie, to jest chyba to dobre. Trzeba pokazywać, co wczoraj ją wybrało. Mi się wydaje, że to jest dobry okres, żeby pewne rzeczy jakby podbić na rynek. A dwa, jednak cały czas pracować nad pewną konsekwencją. Czyli, że jeżeli zdecydujemy się na pewien mechanizm, to promować go, tak? I oczywiście edukować mieszkańców, bo to zostaje gdzieś tam w głowach. Jeżeli ludzie nauczą, jak wygląda budżet, jakie są decyzje do podjęcia, jakie w ogóle są możliwości miejskie, to będziemy nie zwolnieni o społeczność, ale będziemy mogli o sobie decydować. Ale czy w ogóle w tej historii budżetów była kiedykolwiek taka informacja oficjalna z urzędu, skąd się bierze budżet, jakie są wydatki sztywne, jakie są zmienne? Dobrze. Może inaczej, myśmy wkładali tą informację, nie mam wątpliwości. Ale za każdym razem była to inicjatywa właśnie oddolna, tak? Od strony organizacji. To tak jak skarbnik to powiedział, że miał takie wystąpienie w tej trzeciej godzinie, tak? Jak jeszcze była pan prezydent, to konsultacje wyglądały tak, któreś tam, nie pamiętam, to był 13 czy któryś rok, że pani prezydent była wtedy, kiedy mówili urzędnicom. I wyszła w momencie, kiedy zaczęli mówić obywatele. I to też było bardzo fajnie, symboliczne. I mówił też wtedy skarbnik i to wszystko opowiedział bardzo fajnie, w sposób ciekawy, porywający. Ja akurat tego słuchałem. Okay. Czy jest jakieś pytanie jeszcze z sali? Bo mamy 5 minut. Jeszcze tam nie macie. Znaczy w zasadzie adwocem tego pomysłu zegarze dotyczącym długu, nie wiem, czy nie spróbowałbym wystąpić w trybie dostępu do informacji publicznej z permanentną prezentacją informacji na budynku. Ciekawe, co by w tym momencie urząd był poczynił, tak? Z jaką informacją? Permanentną informacją, udostępnieniem permanentnym informacji publicznej na budynku. Cykliczne odnawianie po prostu. Cykliczne odnawianie, tak? W sensie, tak. Znaczy, w zasadzie to... Urealnianie, nie? Tak. Może inicjatywa lokalna wykorzystać? Znaczy, możecie też postawić przód, bo nie potrzebujecie zgody. Jeszcze można było do powiedzenia w kwestii tego, że my się śmialiśmy z tego, że pani prezydent rozmawiała z nami, z obywatelami w centrach handlowych. Trzeba pamiętać, że to akurat było ten okres taki bardzo burzliwy, że ja wtedy powiedziałem sobie, że Hanna Zdanowska wyciągnęła miecz i staje do walki, bo akurat wtedy wcześniej miała oskarżenie prokuratorskie, to później wtedy, kiedy otwierała, symbolicznie otwierała wystawę, już nie wystawę, tylko różnego rodzaju jarmark przedświąteczny, no to wyciągnęła tą swoją słynną ramkę Kocham Łódź. I to było akurat bardziej to było polityczne, aniżeli skupione na budżecie, tak? Już wtedy było wiadomo, że Hania idzie do ludzi.
Zagrywek to są zagrywki często PR-owe, tak? Nie, oczywiście, no, czyli ja zawsze to podkreślam tak. Jeżeli jest wyciągnięta ta tabliczka kochamuś, to znaczy, że wtedy robią to panie. Szczerze, bo rzędu obywatelskiego... Wszyscy tutaj nie kochamy Łodzi, tak w ogóle. Tak, dobrze, rzędu obywatelskiego jeszcze nie ciekawi, jakie są koszty obsługi w ogóle tego budżetu obywatelskiego. Nieduże. Wobec 40 milionów, ile faktycznie przeznaczamy i kto przeznacza? No bo co inne to są nieduże, jeżeli zaangażują się mieszkańcy, społeczeństwo, to swój czas, jakieś swoje środki poświęcają. Ile daje na to miasto de facto? Wiecie, że nieduże, czy przypuszczacie? Nie, ja pamiętam, jakie były środki wydawane na kampanię edukacyjną i na kampanię promocyjną, którą miasto robiło oddzielnie za swoje pieniądze i na oficjalne pytanie odnośnie jakie to były koszty, oficjalna odpowiedź była taka, że to robili pracownicy w ramach swoich obowiązków służbowych. Kosztem innych obowiązków. No u nas na przykład zatrudniono pan Piotrowskę w Polsce Panowskiej, profesor Panowskiej. Mamy 2 minuty. Nie, ja tylko mogę powiedzieć, ile dostałem plakatów na promowanie budżetu obywatelskiego na osiedlu Starej Bitwy. 27 tysięcy mieszkańców. Jeden plakat. Jeden taka? Na bogato. Słyszeli, tak? Ale to Andrzej, przepraszam, nie postarałeś się, ponieważ... Nie, miałem walczyć. Znaczy inaczej, tak, też. Jeśli przyszedł do Urzędu Miasta, to przy wejściu od strony Sienkiewicza, od parkingu, z Komuny Paryskiej jeszcze cały czas, to leżały 3 albo 4 takie pudełka, gdzie były te wszystkie plakaty, i mogłeś je sobie na przykład wziąć, ale jakbyś się zapytał pana strażnika, tam, który tam siedział obok, to bym powiedział, a bo to na makulaturę leży. A to było w samym środku głosowania. Trzy zdania podsumowania dla każdego z panelistów na koniec głosu. Konrad, od ciebie zacznijmy od tyłu. Mieliśmy rozmawiać o narzędziu, a mam wrażenie, że dużo rozmawialiśmy o władzach. To ja na koniec jeszcze słowo o społeczeństwie obywatelskim. Takie, które mi się marzy, to takie, które rzeczywiście jest pozarządowe, czyli nie finansuje się z pieniędzy publicznych, to raz, a dwa, to takie, które rzeczywiście rządzi, czyli nie partycypuje w podejmowaniu decyzji, tylko te decyzje podejmuje, czyli demokracja realna, gdzie poprzez narzędzia demokracji bezpośredniej, a właśnie głosowanie internetowe taką formą demokracji bezpośredniej może być, to obywatele podejmują decyzje, a nie konsultują, biorą udział, współdecydują. Dziękuję. Kasiu? Jakoś się odniosę. Dla mnie decydowanie, współdecydowanie, konsultowanie to są elementy współodpowiedzialności za miasto i mnie się marzy taka Łódź, w której mieszkańcy faktycznie biorą tą odpowiedzialność za to, co się dzieje w mieście i do tego mamy dużo różnych fajnych narzędzi internetowych, tradycyjnych, deliberacyjnych i cały pakiet, których jest, gdzie nie musimy wymyślać koła od nowa, tylko po prostu brać, albo wyciągnąć z półki z szafy już tam gdzieś na Piotrowskiej 104, albo wziąć z innych miast, które niejednokrotnie dzielą się tym po prostu za darmo. Krótki przykład, www.gdańsk.pl/budżet, cała aplikacja, która została stworzona przez Urząd Miasta Gdańska, gdzie pokazuje się budżet, jest do wzięcia przez dowolną gminę w Polsce, tylko trzeba po prostu podpisać z Gdańskiem odpowiednie porozumienie, bo tam chodzi o prawa do kodu. Gotowe. Nie trzeba wydawać pieniędzy, nie trzeba zatrudniać tego grafika. Moglibyśmy z tego korzystać. Ja wierzę, że kiedyś będziemy. Jeszcze wierzę. Mimo, że pracujemy w Warszawie, nadal wierzę, że w Łodzi będziemy z tego korzystać. Ja swoje podsumowanie zacznę od tego, że dla mnie symptomatyczne było to, kiedy Patrycja mówiła, że z 2 innymi osobami przyniosła to narzędzie pani prezydent. Wszystkie te osoby nie pracują już w Łodzi. No tak. I ich tu nie ma. Tak? Ja sam też pracuję w Warszawie i w Karpowie. Natomiast pomijając to, nie może, oczywiście chciałbym porozmawiać trochę o tym młotku, który leży przed nami, ale nie da się rozmawiać o młotku bez rozmowy o tym, kto trzyma go w ręku. Tak? Jeżeli ta ręka jest permanentnie nieobecna, nie chce z nami rozmawiać, nie ma ochoty się z nami spotykać, to ja mam wrażenie, że należy zmienić rękę, a nie młotek. Jak się zmieni ręka, to może się okazać, że ten młotek będzie używany tak, jak być powinien używany, a nie, że będą łatane nim wszystkie dziury. To nie jest kwestia młotka, to jest kwestia ręki. Okej.
To ja mam taką refleksję, już się powtarzałem chyba przy trzeciej debacie o tym mówiłem, że jeden z dziennikarzy Radia Łódź na Facebooku powiedział, kiedy ja spytałem, czy dożyjemy takiej chwili, kiedy na tą debatę Łodzianie decydują, przyjdzie pani prezydent, to on odpowiedział trochę to, co ty powiedziałeś, Patrycjo, że przyjdzie wtedy, kiedy pojawią się kandydaci realnie zagrażający pani prezydent w wyborach i wtedy zacznie przychodzić. To taka może z jednej strony smutna refleksja, a z drugiej myślę, że spore wyzwanie dla tych, którzy jeszcze zostali w Łodzi i chcą powalczyć. Kandydatów. Tak. Już tu nie pracujemy, ale przynajmniej mieszkamy na tak, tak. Zdarza nam się. Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia, panelistom, Państwu za przyjście. Zapraszam 21 na kolejną debatę, to będzie listopadowa. Tym razem robimy innowacje, nie będzie tutaj, będzie na Uniwersytecie Łódzkim, robiona razem ze Stowarzyszeniem Nowa Łódź, poświęcona Związku Metropolitarnym. Więc będzie ciekawie, wkrótce już na Facebooku informacje o tym, a teraz już dziękuję.